Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej transmisji. Dzisiaj geometria analityczna i rozwiążemy typowe zadania, takie najprostsze, z geometrii właśnie analitycznej w przestrzeni R3. A zatem, rzecz jasna, pytanie na początku, oczywiście, czy słychać i czy widać, bo mam nadzieję, że wszystko jest ok. Ja zobaczę teraz, tutaj, co tam się dzieje. Aviator007 witam serdecznie szanowny panie Mateuszu, witam serdecznie szanowny panie Aviator007 Matmiel dobry wieczorek, również dobry wieczorek Matmiel i witam także pozostałe osoby no więc plan na dzisiaj jaki przygotowałem jest następujący mianowicie no będziemy się poruszać w przestrzeni R3 czyli trójwymiarowej i będę tutaj mówił o geometrii analitycznej ale tylko liniowej czyli no takie obiekty liniowe jak no, punkt, prosta, wektor, płaszczyzna. I zadania tego typu z tym mm, związane. Takie najprostsze. E, Kika, witam, te zadańka to z podstawy czy z rozszerzenia? E, ze studiów. Ze studiów, także no n... raczej takie podstawowe ze studiów, także w tym sensie. 97kos, dobry wieczór Mateusz, również dobry wieczór, witam, 97kos, da, witam, witam. Eee, napiszcie jeszcze czy słychać, bo, bo chyba nikt nie napisał, czy widać i słychać. To chyba tylko ze studiów, tak, będą ze studiów, czyli będziemy mieć prostą w przestrzeni, płaszczyznę w przestrzeni i tego typu eee, rzeczy. Niech ktoś napisze czy słychać i czy widać. Słychać. Dobra, no to super. No to w takim razie plan na dzisiaj jest następujący. Będą wektory. Zaczniemy sobie o wektorach. Powiemy później, przejdziemy do płaszczyzny, bo paradoksalnie płaszczyzna jest prostsza w przestrzeni niż prosta. No i później będzie o prostej. Także w takich trzech częściach sobie to rozpatrzymy. No i najpierw Akurat to jest taki dział, że jest tutaj mnóstwo różnych wzorów. Słychać i widać, jest Git. Super, cieszy mnie to bardzo. No więc jest to akurat taki dział, że będzie bardzo dużo e, wzorów. E, no i co myślałeś nad jakimś doktoratem, może profesorem matematyki? Myślałem, nawet byłem na doktoracie, ale <laughs> nie dokonało się. Dobra, no więc tak jeżeli chodzi o wektory, no to jedną z ważniejszych rzeczy, no przede wszystkim może tak, punkt, punkt, no to skoro jesteśmy w przestrzeni trójwymiarowej, będzie mieć jakieś trzy współrzędne, no na przykład jakieś px, py, pz. No to równie dobrze przykładowo może być, nie wiem, 3, 4, minus 1 dla przykładu. I teraz, jeżeli chodzi o wektory, no to wektor też będzie mieć trzy współrzędne. Jakiś tam wektor V, no to będzie mieć współrzędną jakąś Vx, Vy, Vz. Czyli przykładowo, no wektory w kwadratowych nawiasach, takie przynajmniej takie wektory w sensie geometrycznym. Nie wiem, 4, 1 i minus 2 dla przykładu. No i teraz, jeżeli chodzi o wektory, to jedną z ważniejszych czynności, jakie będziemy robić, no to jest przede wszystkim iloczyn skalarny. Czyli jeżeli mamy iloczyn skalarny dwóch wektorów, na przykład wektora A z wektorem B, to mamy dwa różne wzory. Jeden wzór mówi tak, że bierzemy długość wektora A, mnożymy z długością wektora B i mnożymy przez cosinus kąta pomiędzy tymi dwoma wektorami. Zobaczmy, że iloczyn skalarny dwóch wektorów to jest w efekcie liczba. To jest w efekcie liczba. Um, inny wzór jest taki, że iloczyn skalarny wektora A z wektorem B no to będzie współrzędna xowa wektora A razy współrzędna xowa wektora B. Dodać współrzędna y wektora A razy współrzędna yowa wektora B. No i dodać współrzędna z wektora A razy współrzędna z wektora B. I jak widać znowu jak pomnożymy te odpowiednie współrzędne, no to widać, że znowu wychodzi nam tutaj liczba. Ale my w dwa wektory możemy pomnożyć też w inny sposób, mianowicie wektor A w iloczynie wektorowym, to się takim krzyżem oznacza. Z wektorem B to będzie jakiś nowy wektor, czyli w przypadku iloczynu skalarnego dwóch wektorów, w efekcie powstawa liczba, a w efekcie mnożenia dwóch wektorów wektorowo. No to wtedy powstaje nowy wektor, który jest prostopadły do tych dwóch danych na początku, wektorów. No chyba, że były um, współliniowe, równoległe, no to wtedy ten trzeci wektor byłby zerowym wektorem. Czyli w efekcie powstaje nam tutaj wektor c. No i teraz jest pytanie, jak ten wektor c powstaje, jak on jest wyrażony poprzez te współrzędne, Wektorów A i wektora B. A mianowicie wyrażony jest w taki oto sposób. Bardzo często możemy spotkać taki wzór przy pomocy wyznacznika stopnia 3. I tutaj będzie współrzędna x wektora A, współrzędna y i współrzędna z wektora. A. Tu natomiast x wektora B, y i z. I od razu tutaj także zaznaczam, że tak naprawdę to nie do końca jest to poprawne formalnie, z tego względu, że my tutaj u góry w pierwszym wierszu mamy wektory, wersory w zasadzie nawet, można powiedzieć, a tutaj są liczby, więc no, elementy, które są w tym wyznaczniku, no nie są do końca spójne, nie są tego samego typu, jakby to programista mógł powiedzieć. Yy, więc, no, ale wzór dzięki temu jest łatwy do zapamiętania. No więc, gdybyśmy to rozpisali, wymnożyli no to mamy tak przy współrzędnej i będzie aybz odjąć hmm, może tak zróbmy czyli rozpisując rozwijając zgodnie z rozwinięciem Laplace'a pierwszego wiersza no to byśmy ten wyznacznik no to mielibyśmy i a tu wtedy będzie tak ay az by B, dodać j Pomnożone z. I uwaga, tutaj nie będzie dodać, tylko będzie minus. Będzie minus z tego względu, że j jest w pierwszym wierszu, w drugiej kolumnie. Więc, bo tak naprawdę tu to, to jest jeszcze domnożone, tutaj jakbyśmy to wcisnęli, domnożone przez minus 1 w potędze takiej, w jakim wierszu znajduje się to i, a jest to pierwszy wiersz, pierwsza kolumna, czyli 1 plus 1, no ale to jest potęga parzysta minus 1 do parzystej to jest 1 dlatego to też pominąłem. Tu natomiast normalnie byłoby dodać, no ale byłoby to minus 1 do potęgi 1 plus 2, ponieważ j znajdowało się w pierwszym wierszu druga kolumna, więc tu jest nieparzysta potęga, minus 1 do nieparzystej to jest minus, więc dlatego jest minus j. No i wyznacznik powstaje po wykreśleniu wiersza i kolumny, w którym to j się znajdowało, a zatem będzie tutaj ax, bx, az, bz, no, i jeszcze k domnożone przez wyznacznik z ax, a bx, by. No, i jak widać, ten wzór jest już poprawny, no ale zdecydowanie łatwiej jest zapamiętać to, bo przecież dobrze znamy metodę wyliczania wyznacznika. Co więcej, jest jeszcze tak, że długość tego powstałego wektora z iloczynu wektorowego wektora a i b jest równa długości wektora A pomnożonej przez długość wektora B razy sinus kąta, który jest pomiędzy tymi wektorami, czyli alfa razy sinus alfa. A zatem, jak widać na wzór na iloczyn wektorowy jeden wzór, ale tutaj jeżeli będziemy liczyć moduł tego wektora, długość tego wektora, to możemy też to zrobić w ten sposób. Um, w lat. Czy ten temat może być na studiach ekonomicznych? Może być. Oczywiście wszystko zależy, jakie studia, więc no... Na jednych będzie, na jednych może nie być. Mateusz, Mateusz. Nie sądzę, choć z materiałów bywa różnie. Podstawy mogą się pojawić. Mhm. Witam serdecznie, panie Mateuszu. Witam serdecznie, szanowny Mateuszu. Dobrze, no więc mamy takie rzeczy, co z tym możemy zrobić? No otóż, mając dwa wektory, możemy bardzo łatwo policzyć pole równoległoboku, ponieważ pole równoległoboku to jest właśnie długość tego, co powstanie z iloczynu wektorowego dwóch wektorów. Mianowicie, jeżeli mamy jeden wektor, i mamy drugi wektor, i to jest wektor A. Ten jest wektor jakiś B. To owszem, w iloczynie wektorowym tych dwóch wektorów powstaje nam trzeci wektor. Natomiast jego długość, gdybyśmy policzyli, będzie równa polu. To, to nie jest błąd. Będzie równa polu tego tutaj równoległo boku. Więc w ten oto sposób mamy bardzo łatwy wzór na policzenie pola takiego boku. Kolejna rzecz, no to wtedy też i pole trójkąta. Będzie to jedna druga. A iloczyn wektorowy z B. Mianowicie, jeżeli tu byłby wektor A, tu byłby wektor B, no to wtedy policzymy pole takiego trójkąta. Policzymy takiego, pole takiego trójkąta. Co ja tu jeszcze mam? Kolejna rzecz to jest na przykład iloczyn mieszany. Iloczyn mieszany. Czyli e, zapisuje się to na przykład w ten sposób. I to jest na bazie trzech wektorów. Jak to rozumieć? No, rozumieć to możemy na przykład w ten sposób, że jest to wektor a wektorowo z wektorem b, a następnie ten wynik w iloczynie skalarnym z wektorem c. Jak pomnożymy dwa wektory wektorowo, powstaje wektor. Więc potem możemy zrobić iloczyn skalarny i w efekcie powstaje liczba. Powstaje liczba. Co więcej, możemy to też zrobić w ten sposób, że A pomnożone skalarnie z B pomnożonym wektorowo z C. Czyli najpierw wykonać mnożenie wektorowe wektora B z C, a potem domnożyć skalarnie z wektorem A. Wynik będzie dokładnie ten sam. I po co nam taki twór? A ten twór nam się przydaje na przykład po to, aby policzyć objętość równoległościanu. To znaczy, objętość równoległościanu Mateusz, jest 20 złotych. Robi Pan świetną robotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Mateusz, za, za donata. Dzięki. Więc. Objętość możemy policzyć w ten sposób, że jest to właśnie iloczyn mieszany trzech wektorów. W wartości bezwzględnej. Czyli a, b i c w okrągłym nawiasie, i mamy do policzenia, właśnie taką, taką rzecz. Jaki jest tego sens? No Sens jest tego taki, że jak mamy jeden wektor, mamy jakiś drugi wektor, i mamy trzeci wektor, one są pod dowolnymi kątami względem siebie. No to zobaczmy, że one tworzą taki równoległościan. Równoległościan to taka bryła, że ma naprzeciwne ściany do siebie równoległe. Nie tak chciałem. O, tak. Coś takiego. Tak, tak. Taki równoległością. Czyli jeżeli tu jest jakiś wektor A, tu mamy wektor B i tu mamy wektor C, wszystkie te trzy wektory w przestrzeni opisane konkretnymi współrzędnymi, to wyliczając ten iloczyn mieszany od razu dostajemy objętość, bardzo szybko. A jak ten iloczyn mieszany policzyć szybko? Czy musimy to najpierw ten iloczyn wektorowy policzyć, a potem oddzielnie jeszcze ten skalarny? Można to zrobić bardziej kompaktowo, Mianowicie, po prostu piszemy wyznacznik i wpisujemy kolejno te trzy wektory, czyli wektor AX, AY, AZ. W pierwszym wierszu wektor A, w drugim wierszu tego wyznacznika BX, BY, BZ. W następnym wierszu CX, CY, CZ. I po prostu wyliczamy wartość tego wyznacznika, ale uwaga, Mamy później jeszcze zrobić, ten wyznacznik może być ujemny. Musimy potem następnie zrobić jeszcze wartość bezwzględną. Czyli robimy wartość bezwzględną z tego i to jest równe objętości tego czworościanu. Yy, równoległościanu, przepraszam. Równoległościanu. Co dalej? Możemy także obliczyć objętość właśnie czworościanu. Jak to nazwać? Może VC. Okazuje się, że to jest po prostu 1 szósta... Zaraz powiemy, dlaczego to jest jedna szósta. Jedna szósta tego y, wartości bezwzględnej z tego iloczynu mieszanego tych trzech wektorów. Zobaczmy, czyli byłoby tak. A, B, C, iloczyn mieszany z tego. Dlaczego 1 szósta? Zobaczmy, że wiemy dobrze ze szkoły, że jeżeli mamy ostrosłup i mamy 100 niestosłup, Powiedzmy, że mają taką samą podstawę, no to objętość tego ostrosłupa to jest 1 trzecia objętości tego grania stosłupa. Więc w zasadzie jest nawet ogólnie i tak jest podobnie też i w równoległościanu. Zobaczmy, gdybyśmy stworzyli na przykład taki ostrosłup, no powiedzmy, że ma wierzchołek, no gdziekolwiek, może tu, no to ten ostrosłup będzie jedną trzecią objętości tego równoległościanu równoległościanu. No to jeżeli podstawę byśmy zmniejszyli o połowę, analogicznie jak to było w przypadku tego iloczynu wektorowego na dwóch wektorach na płaszczyźnie, jakiejkolwiek no to płaszczyzna mogła być też w przestrzeni. No to tu no połowa równoległego boku to jest pole trójkąta. Więc gdybyśmy tą podstawę zmniejszyli o połowę, no to wtedy, zobaczmy, że wtedy nam powstaje równoległościan, który w podstawie ma taki trójkąt, no i jeżeli byśmy go połączyli, o, może tak zrobili, o, w ten sposób, no to powstaje nam czworościan. Więc jedna trzecia wynika z tego, że, no, nie jest to równoległościan, tylko ostrosłup, a jeszcze podzielenie przez dwa wynika z tego, że podstawa, pole podstawy jest dwukrotnie mniejsze. Także, jak widać, ta jedna szósta ma jak najbardziej e, sens. Co jeszcze tutaj chciałem wam powiedzieć? E, chciałem wam powiedzieć na przykład to, że, bo chyba tego nie powiedziałem, jak mamy iloczyn wektorowy, to iloczyn wektorowy jest nieprzemienny. To znaczy, jeżeli mnożymy wektor a z wektorem b, to nie jest to równe minus, y, to nie jest to równe, gdybyśmy zamienili miejscami te dwa wektory. To znaczy pomnożyli wektorowo wektor b z wektorem a. W tym wypadku wynik jest inny. Natomiast to nie jest tak, że on jest totalnie nieprzemienny. Da, 30 złotych. Wspaniała robota. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Da pisze. Yy, Wspaniała robota. Bardzo dziękuję. Dziękuję za donaitem. Yy, więc iloczynie wektorowym, jeżeli zamienimy te dwa wektory miejscami, to nie uzyskamy tego samego, ale też nie uzyskamy tak totalnie zupełnie czego innego. Mam na myśli to, że owszem iloczyn wektorowy jest nieprzemienny, Natomiast jest chociaż jest antyprzemienny. Co to znaczy, że jest antyprzemienny, to znaczy, że jak zamienimy miejscami, to tak naprawdę mamy po prostu z przeciwnym znakiem. No dobrze, ale co to znaczy, że wektor jest przeciwnym znakiem? To znaczy, że po prostu ma przeciwny zwrot. Długość będzie ta sama, kierunek będzie ten sam, tylko zwrot będzie przeciwny. Także iloczyn wektorowy jest nieprzemienny, ale jest przynajmniej antyprzemienny. Bo mogłoby być też, są takie obiekty mm, matematyczne że nie dojrzenie są przemienne to też i nie są nawet antyprzemienne. Tu akurat zachodzi taka antyprzemienność. A jaki jest sens takiego iloczynu wektorowego? Sens jest taki, że jeżeli mamy jeden wektor A i mamy drugi wektor B i tym wektorem pokręcilibyśmy w tej właśnie płaszczyźnie wynikającej z tych dwóch wektorów. Wektorem A na wektor B To gdybyśmy, gdyby palce naszej prawej dłoni wskazywały te kierunek obrotu, to wtedy kciuk wskazuje wektor prostopadły, czyli w wyniku pomnożenia wektorowo wektora A z wektorem B, powstaje nam wektor właśnie taki prostopadły do tych dwóch. Dlaczego mówię, że te wektor A i B rozpinają. Rozpinają, determinują jakąś płaszczyznę. No bo zobaczmy, że w istocie możemy skupić się na tych trzech punktach. A przecież przez jakiekolwiek trzy punkty, inaczej. Jak dowolne trzy punkty w przestrzeni determinują konkretną płaszczyznę. Konkretne trzy punkty w przestrzeni determinują konkretną płaszczyznę. Tak samo, jak dwa konkretne punkty determinują prostą. Dlatego też statyw pod kamerę ma trzy nogi, a nie 4 czy 5. I, I to jest właśnie to, że trzy punkty determinują płaszczyznę. Więc jakiekolwiek byśmy te wektory nie mieli w przestrzeni, jeżeli tylko będą zaczepione w tym samym miejscu, to one są na jakiejś płaszczyźnie. Są na jakiejś płaszczyźnie. Więc to, co mówię o tym obrocie, ma jak najbardziej sens. Kręcąc wektorem A na wektor B, kciuk wtedy wskazuje prawej dłoni, Wskazuje, ten powstaje wektor. Natomiast yy, jaka jest długość tego powstałego wektora, bo kierunek już sobie, znaczy zwrotu już sobie powiedzieliśmy? No kierunek też, no bo jest prostopadły, zarówno do tego wektora, jak i do tego wektora. To nam za chwilę będzie potrzebne w zadaniach. A jaka jest długość tego wektora? No długość mamy tutaj, już sobie powiedzieliśmy, że długość wynikowego wektora. To jest długość jednego wektora, razy długość drugiego wektora, razy sinus kąta pomiędzy nimi. Czyli tutaj mamy alfę jakąś. Tutaj mamy alfę. Więc taka jest długość tego hmm, wektora. Dobrze, co tutaj jeszcze można dodać? Co ja tu jeszcze dla Was mam, zanim zaczniemy liczyć? Aha, może rzucę okiem na czat. Yy... Skąd taki cel? No właśnie, nie wiedziałem, co tam mam wpisać. Jeżeli macie jakąś fajną propozycję, to, to, to możemy zmienić. Yy, natomiast, tak, co jeszcze tutaj chciałem wam powiedzieć? Yy... No, chyba tyle. No to dobra, to poróbmy jakieś proste zadanie. Aha, powiedzmy sobie jeszcze, że jak mamy jakiekolwiek dwa punkty, obojętnie gdzie one się w przestrzeni by nie znajdowały, jakiś punkt A i punkt B, no to te dwa punkty determinują pewien wektor. No, nazwijmy go wektor U. Ten nasz wektor U, no to jest inaczej AB. B oznacza, że tam jest koniec, czyli tu był początek, a tu jest... Koniec. Jeżeli mamy konkretne punkty, na przykład, że a jest, nie wiem, 3, 2, 1, cokolwiek, a b jest dla przykładu minus 1, 2 i na przykład 4, no to chcąc policzyć, oczywiście, wektor, no to od końca odejmujemy początek. Czyli minus 1 odjąć 3, no to jest minus 4. 2 odjąć 2 to jest 0. 4 odjąć 1, no to jest 3. 4 odjąć 1 to jest 3. I mamy policzone, jakie są współrzędne tego wektora U. Ogólnie mówiąc, no U, jak nie trudno się tutaj teraz domyślić, to jest Bx odjąć AX, BY odjąć AY oraz BZ odjąć AZ. To jest to. Długość odcinka AB, no to analogicznie jak na płaszczyźnie, to znaczy no ax minus bx do kwadratu dodać ay odjąć by do kwadratu no i dodać az minus bz do kwadratu oczywiście to wszystko pod pierwiastkiem no bo mówimy tutaj o normie euklidesowej o normie euklidesowej co to jest norma? nie, nie znam to w sumie na razie na tym etapie potrzebne ale chodzi o to, że no, wartość bezwzględna dotyczy liczb rzeczywistych. Uogólnieniem wartości bezwzględnej jest moduł. No, dotyczy to najczęściej wektorów albo liczb zespolonych. A pojęciem jeszcze szerszym niż moduł jest właśnie norma. Jest właśnie norma. No ale dobra, to mamy to. No i teraz mamy powiedzmy takie, takie zadanie, którym tu zadanie sobie zrobimy najpierw. Mm, 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 mm. To może takie. Mamy zadanie takie. Oblicz. Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach. No i mamy podane wierzchołki. Wierzchołek A to jest minus 1, 0, minus 1. Wierzchołek B. To jest 0, 2, 2. Wierzchołek C to jest 2, 2, 0. Co robimy? Czyli mamy jakieś konkretne trzy punkty w przestrzeni. Nazwijmy, powiedzmy, że ten jest A, ten jest B, ten jest C. Mamy policzyć pole. Co robimy? No Tworzymy jakiekolwiek dwa wektory wychodzące z tego samego miejsca. Na przykład o takie. Czyli mamy tutaj wektor BA. I BC. Jak znajdziemy sobie współrzędne tych wektorów BA i BC, wstawimy do wzoru na iloczyn wektorowy, zrobimy inaczej mówiąc iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów, obojętnie czy BA z BC, czy BC z BA. Wynik się będzie różnić o znak, ale my i tak potem my robimy, liczymy długość tego wektora, więc nam to jest obojętne. No i będziemy mieć pole tego, podzielimy na dwa rzeczy, jasne, będziemy mieć pole tego trójkąta. No to liczymy, wektor BA to będzie co? No od końca odejmujemy początek, czyli minus 1 odjąć 0, no to jest minus 1. Następnie 0 odjąć 2, no to jest minus 2. Minus 1 odjąć 2, no to będzie wtedy minus 3. Mamy taki wektor. Znajdujemy też wektor BC. 2 odjąć 0, 2. 2 odjąć 2, 0. 0, 5, 2, no to jest, no to jest y, minus 2. Teraz to, co musimy zrobić, no to policzyć iloczyn wektorowy wektora BA z BC. A zatem mamy to IJK. Mówię, to jest nie do końca poprawne, ale wszyscy tak robią, więc dopuszczamy tutaj pewną taką, e, pewne takie nadużycie. Dobra, no i ba to jest minus 1. Oczywiście wszystko obliczeniowe są, jest zgodne. Minus 1, minus 2, minus 3. Drugi wektor będziemy mieć tak, 2, 0, minus 2. No to wyliczamy. Tutaj wyjdzie nam czwóreczka. Tu natomiast, jak to pomnożymy, no to wyjdzie nam 0. Czyli po prostu 4. Teraz przy j to jak pomnożymy, to wyjdzie nam minus 6. Natomiast to, jak pomnożymy, to wyjdzie 2, ale musimy zmienić znak, czyli minus 2. No i trzecia współrzędna tego wektora to będzie k mnożymy z tym, no tu wyjdzie 0. I teraz w drugą stronę, jak to pomnożymy, no to wyjdzie minus 4, zmieniamy znak, czyli będzie 4. Mamy nasz wynikowy wektor, powstaje z iloczynu wektorowego dwóch wektorów. No, i następnie musimy policzyć długość. Czyli nasze pole trójkąta to jest 1, 2 BA iloczyn wektorowy z BC. Więc będzie 1, 2. No a tutaj, tak jak sobie powiedzieliśmy, każdą ze spółrzędnych wektora bierzemy do kwadratu, sumujemy i pierwiastkujemy. Czyli ja mamy pierwiastek. 4 do kwadratu, 16. Minus 6, minus 2. To jest minus 8 do kwadratu 64. No i 4 do kwadratu to jest 16. Zatem tu będzie 32 i 64 to jest 90. Albo zróbmy inaczej. Mamy tak jedną, drugą pierwiastek. Jedna szesnastka, druga szesnastka, 4 szesnastki, czyli razem 6 szesnastek. A pierwiastek z 16 to jest 4, czyli 1, druga razy 4 pierwiastek z 6. A zatem wychodzi, że pole tego trójkąta to jest 2 pierwiastki z 6. To zadanie z polem trójkąta można też ze wzoru Herona. Zgadza się, jak najbardziej tak. Tu akurat nam wyszły względnie proste te liczby, więc jak najbardziej można wzorem Herona. Ale jak widać, zastosowanie iloczynu wektorowego jest bardzo tutaj wygodne w takiej geometrii analitycznej. W zasadzie no, na każdym kroku, jeżeli robimy geometrię w przestrzeni trójwymiarowej, to na każdym kroku mamy ten iloczyn wektorowy bądź skalarny wykorzystany. Dobrze, więc to mamy takie zadanie. Hmm, następne zadanie, jakie możemy sobie zrobić, to na przykład będzie takie: sprawdzić, czy wektory są prostopadłe sprawdź, czy wektor A jest prostopadły do wektora B, takie zadanie, no i wymyślmy sobie, powiedzmy, że wektor A, bo tu akurat nie mam przykładu, powiedzmy, że wektor A będzie mieć jakieś współrzędne, no nie wiem, 1, 2 mi się napisało, nie wiem, minus 3, a wektor B będzie mieć współrzędne, bo ja wiem, 3, 2, może 1. Mamy sprawdzić, czy są prostopadłe. Oczywiście to są jakieś dwa wektory zaczepione gdzieś tam w przestrzeni. I mamy zastanowić się, czy one są do siebie prostopadłe. Jak my to możemy zrobić? Otóż wykorzystać iloczyn skalarny. Zobaczmy. Jeżeli pomnożymy. Wektor A skalarnie z wektorem B, co powstaje? No, mnożymy to ze sobą, czyli jest to 3, to ze sobą jest to 4, to ze sobą jest to minus 3, a następnie ze sobą dodajemy. Wychodzi nam zatem, że jest to 4. I teraz 4 nie jest zerem. Więc wektory nie są prostopadłe. Nie są prostopadłe. No, pff, to było do przewidzenia raczej, no bo ciężko tak wymyślając na poczekaniu trafić, żeby akurat były prostopadłe. Ale może weźmy inny zestaw. Weźmy na przykład, żeby wektor A miał współrzędne, dajmy na to no, nie wiem, tak, żeby na pewno wyszło, to może 0, 1, 1, a drugi byłby, no, nie wiem, 3, 3, 0. No, może bardzo prosty przykład, no, ale zobaczmy. Jak zrobimy A w iloczynie skalarnym z wektorem B, no to cóż, to ze sobą pomnożymy 0, to ze sobą pomnożymy 0, to ze sobą pomnożymy 0. Jak sumujemy 3 zera, wychodzi wynik, wychodzi wynik rzecz jasna 0. Skoro wyszło 0, to znaczy, że te wektory są do siebie prostopadłe. Są prostopadłe. No co jest swoją drogą wręcz no, oczywiste, bo. Gdybyśmy narysowali wektor A, który ma współrzędną y 1 i zetową 1, czyli jeżeli tutaj będziemy mieć oś x, tutaj oś y, a tutaj oś z. Matmiel, 30 zł. Dziękuję za uczty intelektualne. Matmiel, bardzo dziękuję Ci za, za donajta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Miło mi. Um, więc, jeżeli mamy układ współrzędnych, i zaznaczymy ten wektor A, czyli ma on na Y1 i na Z też ma 1, czyli wygląda on dokładnie o w ten sposób. Mamy tutaj wektor A, a wektor B, czyli widzimy, że leży na tej płaszczyźnie ZY. Leży na tej płaszczyźnie ZY ten wektor. A jak narysujemy wektor 3, 0, 0, czyli na X ma 3, a w Y i w zecie 0, czyli to jest taki wektor. Taki wektor. I mamy tutaj wektor b. No to niewątpliwie widać, no, że ta oś x jest przecież prostopadła do tej płaszczyzny zy, na której leży wektor a. No więc się rzeczy między tymi dwoma wektorami no, musi być kąt prosty. Tu jest kąt prosty. Dobra, to było takie najprostsze zadanko, jakie może być. No dobrze, a gdybyśmy mieli sprawdzić na przykład coś nieco innego, czy na przykład wektory są równoległe. Sprawdź, czy wektory A. Czy wektor, czy, czy wektory A, A jest równoległy do B. No i wymyślmy, bo też nie mam przykładu. Powiedzmy, że A byłby wektorem na przykład nie wiem jakim 2, 1, 3 a wektor B byłby wektorem, dajmy na to, minus 4, minus 2, minus 6. To co zrobimy? Czy też iloczyn skalarny? Poniekąd można, ale zdecydowanie lepsze jest w tym wypadku, jeżeli mamy sprawdzać równoległość, wykorzystanie iloczynu wektorowego. Zobaczmy, jeżeli pomnożymy wektor A wektorowo z B, i okazałoby się, że te wektory są do siebie równoległe, to tym samym te dwa wektory nie rozpięłyby trójkąta, czy też równoległoboku, o czym sobie wcześniej już powiedzieliśmy. Że w iloczynie wektorowym te dwa wektory rozpinają jakiś trójkąt, czy też równoległobok, więc jeżeli będą równoległe, czyli na przykład jeden będzie na drugim, albo będą mieć przeciwny zwrot, no to siłą rzeczy to pole tego równoległoboku będzie 0. I to jest właśnie to że jeżeli nam iloczyn wektorowy wyjdzie 0, a dokładniej długość tego wektora, który powstanie, no to znaczy to, że wektory były do siebie równoległe. Więc mamy bardzo efektywną metodę sprawdzenia. Więc znowu piszemy i, j, i pierwszy wektor wpisujemy 2, 1, 3, drugi wektor wpisujemy minus 4, minus 2, minus 6. No to wymnażamy. To z tym wyjdzie nam minus 6, to z tym i z tym. Wyjdzie nam minus 6, ale zmieniamy znak, czyli będzie plus 6. Następnie przyjód. To razy to. To jest minus 12. No i następnie to z tym. Też będzie minus 12, ale zmieniamy znak, czyli będzie plus 12. I to mnożymy z tym. Wychodzi nam tutaj minus 4. No i w drugą stronę jak pomnożymy, też wyjdzie minus 4, ale że jest w drugą stronę, no to zmieniamy znak, czyli będzie plus 4. No i widzimy właśnie, że wyszedł nam wektor 0, 0, 0. Czyli długość wektora powstałego z iloczynu wektorowego wektora A z b jest równa 0, co oznacza, że więc wektor A jest równoległy do wektora B. Zróbmy krótkie podsumowanie, czyli jeżeli mamy sprawdzić, czy dwa wektory są do siebie prostopadłe, liczymy iloczyn skalarny. Jak wyjdzie 0, to tak. I jak nie wyjdzie 0, to nie. Nie są prostopadłe. Jeżeli mamy sprawdzić, czy są równoległe, no to liczymy iloczyn wektorowy, a następnie jego długość. Jeżeli wyjdzie, że jest to 0, to znaczy, że są równoległe. A jeżeli wyjdzie, że nie jest to 0, to znaczy, że nie są do siebie równoległe te wektory. Dobrze, co możemy mieć następne? Pewien, pewnym odpowiednikiem tego zadania może być zadanie takie, że podane są trzy punkty. Czy mam tutaj z treścią, czy nie? Mam bez, bez liczb. No dobra, to będę wymyślał. A powiedzmy, że mamy tak. Sprawdź, czy punkty punkty A, B, C są współliniowe są współliniowe czyli mamy punkt A o współrzędnych jakichś, nie wiem, 2, 3 może 1 mamy punkt B o współrzędnych na przykład 3 minus 2 1, no i mamy punkt C o współrzędnych na przykład, no nie wiem, 3, 2, 1. Mamy sprawdzić, czy te trzy punkty umieszczone w przestrzeni, czy one leżą na jednej prostej, czy nie. Jak to zrobić? No, zobaczmy. Mamy jakieś trzy punkty. Tworzymy wektor. No właściwie dwa wektory, obojętnie jakie. Może być na przykład AB, AC. Ale jak ktoś woli, może być równie dobrze BC i na przykład AC. Nie ma to znaczenia. W każdym razie z tych dwóch, przepraszam, trzech punktów tworzymy jakieś dwa wektory, używając tych punktów. No to cóż, może ja stworzę po prostu AB i może BC. I po co to tak? A no po to, że jak stworzymy wektor AB i tu zaznaczyliśmy BC, to jeżeli policzymy iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów, i wyjdzie nam w wyniku wektor zerowy, czyli że jego długość będzie de facto równa 0, to oznacza, że te trzy wektory musiały leżeć inaczej, że te dwa wektory musiały leżeć na jednej prostej. A skoro tak, no to znaczy, że punkty ABC były współliniowe, leżały na jednej prostej. A jeżeli nam wyjdzie coś nie zero, no to znaczy, że no te trzy punkty nie leżały na jednej prostej. E, witam. Pytanie nie na temat, ale ile liczb po przecinku pi umiesz? No sprawdźmy. 3, 14, 15, 92... 86, chyba coś, coś koło tego, zresztą możemy szybko się przekonać, bo możemy zrobić o 314, 15, 92, no blisko byłem. 65 jest potem, więc 65. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie, 6 cyfr po przecinku znam, 6 cyfr po przecinku znam, blaku. Dobra, wracając. Wracając. Czyli tak, AB, no to B odejmujemy, od B odejmujemy A kolokwialnie, mówiąc. Od punktu B odejmujemy punkt A. Po współrzędnych. Czyli 3 odjąć 2, no to będzie w tym wypadku 1. Minus 2 odjąć 3, no to będzie minus 5. 1 odjąć 1 to jest 0. Wektor BC. 3 odjąć 3 to jest 0, 2 odjąć minus 2, to będzie 4, no i 0. No i liczymy iloczyn wektorowy, AB z BC, czyli mamy I, J i K. AB, 1 minus 5, 0. BC, 0, 4, 0. Zobaczmy, co wyjdzie. Tu wyjdzie nam 0, i tu też nam wyjdzie 0, czyli tu wychodzi 0. Teraz przy J, tu jak pomnożymy, no wyjdzie 0, a tu jak pomnożymy, to też wyjdzie 0. Przy K, tu jak pomnożymy, o, tu coś wyjdzie, tu wyjdzie nam 4, a w drugą stronę, jakbyśmy mnożyli, no to wyjdzie 0, czyli wyszedł nam wektor niezerowy, a zatem okazało się, że te trzy punkty, no, nie leżą na jednej prostej, co, no, jest raczej wysoko, było to bardzo prawdopodobne, zważywszy, że ja po prostu niejako z głowy na poczekaniu wymyślałem te współrzędne, więc była mała szansa, że one się ułożą dokładnie na jednej prostej. Więc z tego względu, że AB wektorowo z BC długość tego wektora powstałego jest różna od zera, więc a Przecinek B, przecinek C nie leżą na jednej prostej. Aj, kurcze, pieczone. Przepraszam, było zasłonięte. Dobra, to powtórzę. Czyli tak: policzyliśmy wektor AB, że to jest od B odejmujemy A, czyli od 3 odejmujemy 2. Powstaje nam 1. Od minus 2 odejmujemy 3, to powstaje nam wtedy minus 5. Od 1 odejmujemy 1, powstaje nam wtedy 0. No i tutaj 3 odjąć 3 to jest 0. 2 odjąć minus 2 daje nam 4. I 1 odjąć 1 daje nam 0. Następnie policzony był iloczyn wektorowy i j. I teraz ab to było 1, minus 5 i 0. Natomiast w kolejnym wierszu mamy 0. 4 i 0 jak wyliczymy ten wyznacznik no to wychodzi nam 0, 0, 4 i teraz ten wektor nie jest zerowy długość tego wektora na pewno nie będzie 0 a zatem punkty ABC nie leżą na jednej prostej więc to kolejne zadanie z takiego kanonu, kanonu zadań początkowych dla, dla studenta z geometrii e, analitycznej. E, dobra, nie widać ekranu, to już poprawiłem, Ok. E, co my tu mamy dalej? Kolejne zadanko, takie typowe, to by było na przykład coś takiego. Na przykład takie. Znajdź Wektor prostopadły, prostopadły do wektorów. I mamy tak. Wektor V, 1, 2, minus 3. Wektor W, minus 1, 4, 2. I mamy policzyć wektor... Prostopadły do tych dwóch wektorów, ale taki spełniający warunek, że wektor u, czyli ten, który mamy znaleźć, czyli znajdź wektor u, że wektor u w iloczynie skalarnym z wektorem a jest równy minus 150. Przy czym wektor a to jest 451. Takie jest zadanie. Takie jest zadanie. Czyli tak, dali nam dwa wektory V i W i oraz wektor A. I mamy znaleźć wektor, który będzie prostopadły do tych dwóch V i W, ale taki, że później tam spełnia jeszcze jakiś warunek. No to najpierw liczymy z iloczynu wektorowego wektor prostopadły zarówno do V i do W. No to liczymy. Iloczyn wektorowy V. Z W. Kiedy będzie live z rozwiązywania zadań do matury rozszerzonej? Michał pyta. Wczoraj był i w, kolejny wtorki, w kolejne wtorki też będą. Czyli co wtorek o godzinie 20 są z matury rozszerzonej. Dzisiaj, w środę, mamy tematy takie już ze studiów lub coś w tym rodzaju. Dobrze, więc mamy tak: V i W, w iloczynie wektorowym. A zatem mamy tak: i, j, K, v to jest 1, 2, minus 3. w natomiast to jest minus 1, 4 i 2. No i wyliczamy sobie. 2 razy 2 to jest 4. I następnie to pomnożone z tym, tu nam wychodzi minus 12, zmieniamy znak, czyli plus 12. Teraz przy j, to pomnożone z tym daje nam 3. W drugą zaś stronę, no to będzie minus 2. No i trzecia współrzędna, k pomnożone z tym daje nam 4. I tu pomnożone daje nam minus 2, zmieniamy znak, czyli plus 2. Wychodzi zatem 16, 1, 6. 16, 1, 6. Dobrze. Czyli wyznaczyliśmy wektor, który jest prostopadły zarówno do V i W, ale my mamy wybrać taki wektor, tak go przeskalować, aby on w iloczynie skalarnym z wektorem A dawał nam minus 150. Jak to zrobić? No, nasz szukany wektor U to jest jakaś Lambda, czyli jakaś stała, przemnożona przez to, co przed chwilą nam wyszło, czyli iloczyn wektorowy V z W. Ponieważ mnożąc dwa wektory wektorowo, to znaczy to V i W, jak pomnożyliśmy, powstał nam jakiś wektor. I teraz ta długość, co powsta tego wektora, nie wiadomo, czy będzie pasować w ten sposób, aby po pomnożeniu z iloczynem skalarnym z A. Wyszło nam 150. Więc musimy wziąć pod uwagę to, że być może trzeba go trochę wydłużyć, a może skrócić, a może wręcz musi mieć przeciwny zwrot. Więc dlatego ten powstały wektor mnożymy przez pewną lambdę. Mnożymy przez pewną lambdę. Czyli tak na dobrą sprawę na ten moment wiemy, że nasz wektor u to jest 16 lambda 1 lambda 6 lambda. I teraz ten wektor, my nie wiemy póki co, jaka ta lambda musi być, ale wiemy, że ten wektor po pomnożeniu z wektorem A skalarnie tym razem ma dać minus 150, więc powstanie nam z tego równanie. Czyli mamy tak, minus 150 jest równe 16 lambda razy 4, czyli 64 lambda. Następnie lambda razy 5, czyli 5 lambda. I 1 razy 6 lamp, bo robimy iloczyn skalarny, czyli 6 lamp. Co wyszło? Mamy tak minus 150, a tu wychodzi nam 105. 105. No to to tak średnio się będzie skracać. Znaczy na pewno na 5, na 3, na 15 nawet. Czyli byłoby minus 10, jak podzielimy na 15. A tu będzie chyba 7. Tak. Jak podzielimy na 15, to będzie 7, tak, 7. 7 lambda. Czyli nasza lambda jest równa minus 10,7. A zatem ten wektor, który szukaliśmy, u, musi być taki 16 razy to, co nam tu wyszło. Czyli minus 167. Tutaj minus 10,7. Tutaj minus 67. Czyli takie musi mieć spółrzędny ten nasz wektor, aby był zarówno prostopadły do wektora V i W, ale jednocześnie był taki, że w iloczynie skalarny z wektorem A dawał nam minus 150. Yy, doktor Lubicz, szczęście Boże. No, okej. Okay. To z poziomu studiów, bo mam kolokwium po feriach. Tak, to z poziomu studiów mamy tutaj e, geometrię analityczną, e, taką liniową, czyli no proste płaszczyzny, takie proste rzeczy. A nie 75 lambda? Tak. <gryw> Dokładnie tak. Przepraszam, mój błąd. Czyli tutaj nie będzie 105, tylko będzie 75. Czyli teraz wychodzi nam ładnie, wychodzi nam ładnie że lambda to jest minus 2. Ja mam właśnie zadanie ciekawe, którego nie umiem zrobić. No to nie wiem, czy ja dam radę. Um, dobra, czyli lambda mam minus 2. Najwyżej przypomni na koniec, to napiszesz, to może zrobimy, popatrzymy jeszcze na tamto. Dawid. Um, dobra, to mamy to. No i wtedy ten nasz wektor u, który tutaj szukamy, będzie mieć współrzędne jakie? No, wektor u to jest lambda jest minus 2, czyli byłoby to wektor minus 32, minus 2, minus 12. Zatem to będzie właśnie taki wektor, który jest prostopadły i do V i do W, i jednocześnie taki, że w iloczynie skalarnym z A daje nam minus 150. No dobra, no to jeszcze w ramach tych zadań, w, a propos samego wektora, to jeszcze może jedno tutaj dam. Jeszcze może tylko jedno tutaj dam, a potem przejdziemy do płaszczyzny. To może takie zadanie. Hmm, dla jakiego alfa wektor p jest prostopadły no nie będę pisać słowami jest prostopadły do wektora q do wektora q no i nasz wektor p to jest alfa razy a dodać 17b. No natomiast wektor Q no to jest 9a odjąć b. 9a odjąć b. Tak. No i teraz mamy powiedziane jeszcze, że długość wektora A jest równa 2, natomiast długość wektora B jest równa 5. No, i mamy, i mamy jeszcze powiedziane, że kąt między wektorem a i wektorem b wynosi 2 trzecie pi. Dobra, czyli mamy tak. Mamy znaleźć taką alfę, aby wektor p był prostopadły do wektora q. Przy czym jak widzimy, wektor p i q są wyrażone od wektorów a i b. A my o wektorach a i b wiemy tylko tyle, że znamy ich długości i wiemy, jaki jest kąt pomiędzy tymi dwoma wektorami. No dobrze, no więc co możemy teraz w takim razie zrobić? Co możemy w takim razie zrobić? Hmm. Otóż, jeżeli wektor P ma być prostopadły do wektora Q, to oznacza, że iloczyn skalarny tych dwóch wektorów musi być równy 0. A zatem... Czyli tu mamy rozwiązanie. Tak? Wektor P w iloczynie skalarnym z wektorem Q musi nam dać 0. A zatem mamy tak: alfa A dodać 17b w iloczynie skalarnym z 9a odjąć b. I co tutaj zrobić? Mamy iloczyn skalarny, a tu jest wektor, ale podany przez sumę pewnych innych wektorów. Otóż okazuje się, że możemy po prostu każdy z każdym sobie poprzemnażać w iloczynie skalarnym, czyli alfa A razy 9A, czyli mamy 9 może w nowej linijce, czyli mamy 9 alfa A wektor A w iloczynie skalarnym z wektorem A. Następnie dodać to pomnożone z tym. Czyli będzie minus, minus alfa, a w iloczynie skalarnym z b. W przypadku iloczynu skalarnego możemy zamienić miejscami, nie przeszkadza to w żadnym wypadku, ale w przypadku iloczynu wektorowego musimy się a, pilnować. No dobrze, więc idziemy w takim razie dalej. No to następnie mamy tak, 17 razy 9, no i wektor B w iloczynie skalarnym z wektorem A. Następnie odjąć 17 wektor B w iloczynie skalarnym z wektorem B. Zobaczmy. Wektor A w iloczynie skalarnym z nim samym, no to kąt między nimi jest równy 0, no bo to jest ten sam wektor. A zatem kosinus kąta 0 jest 1. Czyli jeżeli mamy iloczyn skalarny wektora z nim samym, to tak naprawdę jest to długość do kwadratu wektora A. Którą znamy. Tu natomiast mamy lambda iloczyn skalarny A z B. No nie mamy wprawdzie współrzędnych tych wektorów, ale znamy ich długości, znamy kąt pomiędzy nimi. Więc będzie to długość wektora A razy długość wektora B. No razy kosinus kąta pomiędzy nimi. cosinus kąta pomiędzy nimi, czyli cosinus 2 trzecich pi. No i dodać 17 razy 9 iloczyn skalarny wektora B z A. To jest dokładnie to samo, co przed chwilą. Czyli tak, na dobrą sprawę, moglibyśmy to zrobić nieco może sprytniej. Nieco sprytniej i napisać, żeby tego dwa razy nie pisać. Napisać może tak, dodać to i w nawiasie minus alfa dodać 17 razy 9. To mamy wtedy napisane to. To mamy wtedy napisane to. Mhm. Mhm. No dobrze, odjąć. No i licząc skalarny b z b to znowu będzie długość b do e, kwadratu. Pasku dynamiczny. Czy pokaże Pan zadanie? Typu mamy równanie sfery i trzeba znaleźć wszystkie, wszystkie punkty, w których płaszczyzna jest styczna. Płaszczyzna jest styczna, jest równoległa do jakiejś tam płaszczyzny, jest w których płaszczyzna jest styczna. lub chyba jest równoległa do jakiejś tam płaszczyzny. Nie myślałem o tym, ale możemy coś takiego zrobić. Zaraz napiszę dokładniej. Ok, to na, na koniec to możemy sobie zrzucić okiem. Dobrze, no więc idziemy dalej. Długość a znamy, to jest 2, 2 do kwadratu to rzecz jasna. 4 razy 9 to jest 36 alf. Teraz długość A to jest 2, długość B to jest 5, czyli mamy 10. A cosinus 2 trzecich pi to chwilę musimy pomyśleć, bo to jest pi minus pi trzecich. Kosinus pi minus pi trzecich. To inaczej 2 trzecie. Czemu tak? No bo wtedy wzór redukcyjny. Czyli będzie to jest ćwiartka druga. Kosinus drugi jest ujemny, to zaraz policzymy w następnym kroku. Natomiast tutaj mamy teraz tak, minus alfa plus 17 razy 9. No i b do kwadratu to jest 25, czyli odjąć 17 razy 25, równa się. Równa się i teraz co my możemy dalej z tym tutaj zrobić? Kosinus tu mamy od, e, kosinus mamy od, y, ten, to jest druga ćwiartka, w drugiej ćwiartce kosinus jest ujemny, więc będzie minus 10. No i teraz y, zostaje kosinus z pi trzecich, a pi trzecich to jest 60 stopni, a kosinus 60 stopni to jest 1 druga, czyli razy 1 druga, no i razy minus alfa plus 17 razy 9 i odjąć 17 razy 25, no tu oczywiście 36 alf. Dobrze, więc tutaj mamy 5, a właściwie minus 5, z tą minus alfą to będzie plus 5, czyli będzie 41 alf. Dobra, następnie mamy tak minus 5 razy 17 razy 9, odjąć 17 razy 25. To 17 można dać przed nawias. Czyli dodać 17, w nawiasie będzie, a nawet 17 razy 5. Czyli tu nam zostanie minus 9, odjąć 5. Minus 9, odjąć 5. Tak. Yhm. To chyba pochodne cząstkowe jakieś wzory, ale nie wiem, jeszcze nie miałem. A to kończy materiał, domyślam się. To możemy później rzucić OK. Dobra, czyli tak. To trzymaj w notatniku, no i tam wklej pod koniec. Eee, czyli tak, mamy 17 razy 5. Uhy, minus 9, 9, 5. Dobrze, czyli to się równa. 41 ALF. No, a tutaj będziemy mieć tak, minus 14. No, paskudne liczby. Czyli tak, mamy minus 14 razy 17 razy 5. Noż nie, nie, nie ten. nie. No dobra, zostawię to tak. Taki mamy wynik. No i teraz, co my zrobiliśmy? My policzyliśmy, ile wynosi iloczyn skalarny wektora P z q. Ale my mieliśmy zrobić, wyznaczyć tą alfę. No więc wiemy, żeby ten iloczyn, że ten iloczyn musi być równy 0, żeby one były do siebie prostopadłe. W związku z czym, skoro jest to równe 0, to stąd wynika, że 41 alf jest równe 14 razy 17 razy 5. Więc alfa musi być równa 14 razy 17 razy 5 przez 41. A 41, o ile mi wiadomo, jest liczbą pierwszą. Tak jest, więc niestety musi to zostać w tej formie. No, ale znaleźliśmy, liczby może nie są dobrane odpowiednio, ale znaleźliśmy taką alfę, żeby faktycznie wektor P był prostopadły do wektora Q. Wektor B był prostopadły do wektora Q. No dobrze, to może tyle w temacie wektorów. To może teraz a propos płaszczyzny. To może teraz a propos płaszczyzny. No więc co? Równanie płaszczyzny mamy następujące. Ax plus by plus cz plus d równa się 0. I teraz rzecz polega na tym, że te współczynniki a, b i c, no to są współrzędne wektora. Mamy wektor n. I on ma współrzędną A, B i C. On ma współrzędną A, B i C. Czyli rzecz polega na tym, że jak mamy jakąś płaszczyznę w przestrzeni, oczywiście płaszczyzna no ale w jakiś sposób musimy to narysować, dlatego to najczęściej się rysuje poprzez takie równoległoboki, no to mamy do tej płaszczyzny wektor prostopadły, który nazywamy wektorem normalnym. Wektor n. Więc zobaczmy, że to jest podobnie jak mamy na płaszczyźnie równanie ogólne prostej. Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie to jest ax plus by plus c równa się 0. I tam też można by poniekąd powiedzieć, że mamy taki wektor normalny, że jest to a i b. Czyli, jakbyśmy na płaszczyźnie narysowali taką prostą, postać ogólna jest w zasadzie też i na poziomie szkoły, to tu byłby wektor prostopadły do tej prostej na płaszczyźnie. I on będzie mieć właśnie współrzędne A i B. On będzie mieć właśnie współrzędne A i B. Czyli jak widać pewne podobieństwo. Dlatego też powiedziałem, że w przestrzeni łatwiejsza jest płaszczyzna niż prosta. Bo prosta, jak się okaże, będzie opisywana no, w różny sposób. Ale chyba najwygodniejsza jest tak zwana postać parametryczna, gdzie mamy trzy równania, żeby opisać jedną prostą. No dobra, no to rzecz wygląda w ten sposób. I teraz co my możemy z tym co my możemy z tym zrobić. Otóż. Może powiedzmy sobie jeszcze taką rzecz. Że możemy na taką płaszczyznę spojrzeć troszkę inaczej. Aha, może przykład. No to mamy powiedzmy płaszczyznę pi, o jakimś wzorze, powiedzmy 3x plus 2y odjąć, nie wiem, 2Z plus 1 równa się 0. No to jest przykładowa jakaś płaszczyzna w przestrzeni. I wektor normalny, czyli prostopadły do tej płaszczyzny, to wektor o współrzędnych. 3, 2 minus 2. Teraz, jak my mamy takie, takie równanie tej płaszczyzny, ax plus by plus cz plus d równa się 0, to możemy to d przenieść na drugą stronę, ten współczynnik, a następnie podzielić to równanie przez to minus d. W efekcie powstanie nam tak: ax przez minus d, dodać by przez minus d dodać cz przez minus d, no i równa się 1. No bo d przeniesiemy na drugą stronę, jest minus d, podzieliliśmy przez minus d, mamy coś takiego. Co następnie? Następnie mamy tutaj a razy x. No to możemy powiedzieć, że jest to inaczej x podzielić przez 1 przez a. Zwykle, jak robimy rachunki, to zamiast dzielić przez ułamek, robimy odwrotno, przez odwrotność tego ułamka. Mnożymy przez odwrotność tego ułamka. A tu zrobimy w drugą stronę. Zamiast mnożyć przez a, podzielmy przez 1 przez a. To znaczy, będziemy mieć tak, x przez minus d razy 1 przez a. Tu analogicznie, y to jest minus d razy 1 przez b. No i tutaj jest z. Że to jest minus d razy 1 przez c. No i równa się 1. Krótko mówiąc, jak nazwiemy to a, to nazwiemy małe b, a to nazwiemy małe c, to właśnie uzyskaliśmy postać, tak zwaną. Tak zwaną postać odcinkową. Jaki jest sens tych współczynników ABC geometryczny? Otóż sens jest taki, że jeżeli mamy układ współrzędnych przestrzenny. To, jeżeli tutaj, jeżeli tutaj byłaby jakaś płaszczyzna, postaram się to narysować, coś takiego, to ta płaszczyzna przecina oś xową w jakimś punkcie. Ta płaszczyzna jest przebita przez oś Y w jakimś punkcie i ta płaszczyzna jest przebita przez oś Z w jakimś punkcie. I teraz tu mamy oś Y, tu mamy oś Z. To teraz ten punkt ma współrzędne jakie? Otóż jest to A, 0, 0. To właśnie A. Podobnie ten punkt tutaj będzie mieć współrzędne 0, B, 0. To właśnie B. A ten punkt tutaj będzie mieć współrzędne 0, 0, C. Więc taki jest sens, jeśli chodzi o wzór płaszczyzny w postaci odcinkowej. Czyli, co jest najważniejsze? No, to najczęściej używamy, postać ogólną płaszczyzny. A tutaj mamy inną postać, postać odcinkową. Płaszczyzny. Czy są inne? Ym, są. Są. Czy przychodzi mi teraz coś do głowy? Ym, no, na przykład, jakbyśmy mieli przesunięcie to znaczy, jeszcze jest taka postać, którą zaraz uzyskamy. O, wy, wy, wyznaczymy sobie ją. Ym, no dobra, ale jak ją wyznaczymy, to wyznaczymy ją przy okazji pewnego zadania. A zadanie byłoby takie: mamy tak wyznaczyć płaszczyznę. Znajdź płaszczyznę. No, nazwijmy ją pi. Prostopadłą. Prosto padłem do jakiegoś wektora n. No wymyślmy sobie. Nie wiem, 1 minus 2, 1 i punktu p. No powiedzmy 1 minus 1, minus 1. Albo minus 2, może. Jakiś tam punkt. No, i mamy znaleźć, czyli tak, mamy znaleźć płaszczyznę, która będzie prostopadła do zadanego wektora n i przechodząca przez zadany punkt p. No to jest takie najprostsze równe zadanie, jakie może być z płaszczyzną. Czyli co? Piszemy ogólny wzór płaszczyzny ax plus by plus cz plus d. No i to nam się równa 0. Parametryczna, kanoniczna, krawędziowa. Parametryczna jest do prostej, postać parametryczna to prostej. Prostać, postać krawędziowa to również jest do prostej prosta jest, ma postać krawędziową, płaszczyzna raczej nie. A kanoniczna. Kanoniczna. To nie wiem, co się pod tym pojęciem kryje. Chyba jest coś takie taka nazwa na jakąś postać płaszczyzny, także nie wiem. Dobra, wracając, czyli mamy taką płaszczyznę i skoro ta płaszczyzna jest prostopadła do wektora n, to możemy przyjąć, że ten wektor n jest właśnie wektorem normalnym tej płaszczyzny. Czyli krótko mówiąc, już od razu mamy A, mamy B i mamy C. Czyli już wiemy, że nasza płaszczyzna ma wzór x odjąć 2y dodać z plus d. Współczynnika d nie znamy, ale współczynnik d zaraz znajdziemy przez to, że wiemy że ta nasza płaszczyzna przechodzi przez punkt P, czyli możemy ten punkt P tutaj podstawić, a zatem będzie 1, odjąć minus 2 razy minus 1, czyli będzie plus 2, no i następnie minus 2, no i dodać D równa się 0, a zatem wychodzi nam, że D jest równe minus 1. Wychodzi nam, że D jest równe minus 1, i co w związku z tym? No w związku z tym znamy już wzór płaszczyzny. Będzie to x odjąć 2y plus z minus 1 równa się 0. Równa się 0. No dobrze, ale ja powiedziałem, że znajdziemy jeszcze tą postać inną płaszczyzny. To znaczy, powtórzmy to samo zadanie, ale niejako na ogólnych wielkościach. I wtedy się okaże. Zobaczmy. Czyli teraz ogólnie mamy jakiś wektor n. On ma jakieś współrzędne a, b, c. Mamy punkt p, którego współrzędne to jest jakieś px, py, pz. I robimy dokładnie to samo tylko że ogólnie. Więc nasza płaszczyzna ma wzór ax plus by plus cz Plus D równa się 0. C znamy, bo były podane tutaj. Nie znamy D, ale znowu postępujemy tak samo, wstawiamy ten nasz punkt P, którego współrzędne znamy. Czyli mamy tak. APX dodać B P, y, dodać C PZ, dodać D równa się 0. D chcemy wyliczyć. Zatem nasze D jest równe. Minus APX. Minus BPY minus CPZ. Co następnie? No, w tym momencie już mamy wyliczone D, no bo A, PX, BPY i CPZ są wszystko dane. Więc powstaje nam równanie płaszczyzny. AX plus BY plus CZ odjąć APX, odjąć BPY, odjąć CPZ równa się 0. No i teraz możemy a dać przed tych dwóch. Więc mamy a, x, odjąć px, dodać b, y, odjąć py, dodać c, pz, y, nie, 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 dodać c, w nawiasie z, odjąć pz. No i to nam się równa w tym wypadku 0. I To nam się równa tutaj 0. Co następnie? No w tym momencie właśnie powstała nam ta postać, jak ją nazwać. No bo to jest postać płaszczyzny przy podanym wektorze normalnym i punkcie. Czy ona ma jakąś specjalną nazwę? Nie kojarzę. Ale częściej ten wzór spotykamy w tej formie. x odjąć x0, to znaczy oznaczenie jest inne. Zamiast px jest jakieś x0 i zamiast py jest y0. No i tu podobnie byłoby z0, no i to się równa 0. Czyli możemy też i w ten sposób e, opisywać płaszczyznę. Dobrze, także już widać, mamy przynajmniej trzy wzory, jeżeli chodzi o płaszczyznę. No, i teraz może zróbmy takie, takie zadanie. Zadanie byłoby następujące: Dane są trzy punkty. No, i mamy znaleźć płaszczyznę, która przechodzi przez te trzy punkty. Jak już sobie wspomnieliśmy dzisiaj, nawet powiedzieliśmy trochę więcej, że dowolne trzy punkty w przestrzeni, no, byle nie były na jednej linii, nie leżały. One determinują konkretną płaszczyznę. Więc ja mam jakiś przykład liczb? Nie, no to będziemy wymyślać. Powiedzmy, że mamy punkt A o współrzędnych 1, 2, minus 1. Punkt B o współrzędnych powiedzmy 2, 1, 1. Punkt C o współrzędnych na przykład 1, 1, minus 1. I mamy znaleźć płaszczyznę, która będzie przechodzić przez te wszystkie trzy zadane punkty. Jak my to możemy tutaj zrobić? Możemy to zrobić na wiele sposobów. Pierwsze podejście jest takie, że bierzemy sobie płaszczyznę w postaci ogólnej i podstawiamy do niej te właśnie trzy punkty, i w efekcie powstaje nam układ trzech równań. Trzech równań liniowych zresztą. Czyli byłoby tak: a dodać 2b, odjąć c plus d równa się 0. Mhm. Aha, konflikt oznaczeń jest, bo to są punkty, a tutaj mamy abc też użyte to może zróbmy tu wężyki mhm. dobra czyli tak wstawiliśmy za x, y i z no i teraz zróbmy to samo z drugim punktem, czyli Byłoby wtedy tak: 2a, no bo te, te punkty podstawiamy za x i y i z. Czyli byłoby tak: 2a dodać b, dodać c, dodać d równa się 0. Kolejne równanie. Czyli, że C podstawimy przykładowo, podstawimy trzeci punkt, czyli byłoby wtedy tak: A dodać B, no i odjąć C, plus D równa się 0. Czyli A dodać B, odjąć C. I mamy układ trzech równań. No, i tutaj ktoś by mógł się powiedzieć, zbuntować i powiedzieć, no zaraz, ale przecież tutaj są cztery niewiadome, a równania są tylko trzy. No to chyba nam to nie wyjdzie. Słuszny, słuszna uwaga, no bo podobnie byłoby, zobaczmy, na płaszczyźnie, gdy mamy równanie prostej do znalezienia: ax plus by plus c równa się 0 i mamy tylko dwa punkty, no bo przecież tylko dwa punkty determinują konkretnie, o jakiej prostej mówimy, na płaszczyźnie czy też nawet w przestrzeni, no to, no to, no to byłoby tak, no też byśmy podstawili te dwa punkty, byłby jakiś punkt A o współrzędnych 1, 2, 0 na przykład i punkt B o jakiś tam współ... Aha, na płaszczyźnie miało być. Tak? I jakiś punkt B o współrzędnych, dajmy na to minus 1, 1. No to jakbyśmy to tam wstawili, no to byłoby a dodać, dodać 2b. No i dodać c równa się 0. Podobnie jakbyśmy podstawili drugi punkt, to by było minus a odjąć, dodać b. Plus C równa się 0. Tak, czyli mamy 1, 2 i dodać C, minus A dodać B plus C. Mhm. No i też mamy ten sam problem. Zobaczmy, 3 niewiadome a 2 równania. Ale tak naprawdę to w żaden sposób nie, nie, nie jest to problem. Bo zauważmy, że jeżeli mamy przykładowo równanie jakiejś prostej, która ma wzór, dajmy na to 3x plus 2y plus 1 równa się 0, to przecież gdybyśmy to równanie przemnożyli przez 2, a możemy, no, no bo to przecież jest zwykłe równanie, no to zauważmy, że to opisuje dokładnie taką samą płaszczyznę prostą, dokładnie taką samą prostą, a są inne współczynniki. Więc w przypadku prostej, opisanej w sposób ogólny, możemy sobie jeden z tych współczynników narzucić, a wtedy pozostałe będą zdeterminowane tym, jaką wybraliśmy wartość dla tego jednego. Tak samo tutaj możemy sobie narzucić, że jeden współczynnik będzie mieć jakąś wartość, wtedy pozostałe będą zdeterminowane tym, jak wybraliśmy sobie ten jeden z tych współczynników. No więc wybierzmy na przykład, żeby d było. Na przykład d? Może być d. Że d jest na przykład jedynką. Co wówczas? No, co mamy tak? A plus 2b odjąć c plus 1. No i dalej mamy 2a plus b plus c plus 1. No i mamy a plus b odjąć c plus 1. I teraz możemy to śmiało sobie tutaj rozwiązywać. Ja może tego nie będę robił, z tego względu, że te liczby wybrałem tak po prostu, wymyśliłem na poczekaniu, więc prawdopodobnie będzie, będą tutaj brzydkie wyniki, jakieś niefajne ułamki. No ale to się sprowadza po prostu do rozwiązania takiego układu równań liniowych. I gdybyśmy to rozrobili, znaleźlibyśmy wtedy ABC i D. No i wtedy możemy podstawić do tego. Równania naszej płaszczyzny. Także to jest jeden ze sposobów. Możemy do tematu podejść troszkę jeszcze inaczej. Drugi sposób. Mianowicie skorzystać z następującego wzoru. Wyznacznik z x, y, z 1 tu będzie wtedy tak współrzędne pierwszego punktu, czyli 1, 2, minus 1, 1, następnego punktu 2, 1, 1, 1 i następnego punktu 1, 1, minus 1, 1. I ten wyznacznik jest równy 0. I gdybyśmy ten wyznacznik rozpisali, to powstanie nam równanie tej szukanej płaszczyzny. Także można w ten sposób z takiego gotowego wzoru, można jeszcze inaczej. Mm, ze wzoru, o ile się nie mylę, to było tak, x odjąć jeden z tych punktów. Mam to gdzieś tu napisane. Mm, Czyli to będzie tak. Aha. Czyli to by było tak. Tutaj byłoby X odjąć X1, tu byłoby X2 odjąć X1, a tu by było X3 odjąć X1 i będzie to wyznacznik 3 na 3 tym razem. Y odjąć Y1, Y2 odjąć Y1, Y3 odjąć Y1, oraz Z odjąć Z1, Z2 odjąć Z1 i Z3 odjąć Z1. I to będzie też musiał być równe 0. Także możemy to zrobić trzecim sposobem, czyli z takiego wzoru, wyznaczyć sobie tą płaszczyznę. I jak jeszcze możemy to zrobić? To był trzeci sposób. No, możemy to zrobić jeszcze inaczej. Na przykład w ten sposób, że wyznaczymy sobie wektor AB, wyznaczymy sobie wektor AC, dla przykładu, zrobimy iloczyn wektorowy tych, Dwóch wektorów. Zauważmy, że wówczas powstanie nam wektor, który będzie prostopadły zarówno do tych dwóch wektorów, a skoro tak, no to będzie on prostopadły do tej płaszczyzny, czyli już będziemy znali wektor normalny, a potem znajdziemy sobie współczynnik d przez to, że nasza płaszczyzna będzie przechodzić przez jeden z tych wybranych punktów. Także mamy czwarty sposób. Czwarty sposób jest taki. Tworzymy wektor dla przykładu AB i na przykład AC. Czyli tak, mamy te trzy punkty. Punkt A, punkt B, punkt C. Konkretne mają współrzędne tutaj. No i tworzymy dla przykładu na przykład wektor AB lub AC i AC. Równie dobrze, ktoś inny może wybrać inny na przykład BC i BA. Obojętnie. Ważne, żeby z tych trzech punktów utworzyć dwa wektory. Więc BA, to od B odejmujemy znaczy wektor AB, to od B odejmujemy A, czyli 2 odjąć 1, no to jest 1, minus 1, 1 odjąć minus 1, to będzie 2. Teraz AC, 1 odjąć 1, to jest 0, 1 odjąć 2, to jest minus 1. Minus 1 odjąć minus 1, no to jest 0. Dobrze, i liczymy teraz iloczyn wektorowy wektora ab z wektorem ac. Po co? No bo zobaczmy, że jak policzymy iloczyn wektorowy wektora ab z wektorem ac, a przecież zauważmy, że punkty abc leżą na tej płaszczyźnie, której szukamy. One leżą na tej płaszczyźnie. No to jak wykonamy iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów, na przykład akurat napisałem AB razy AC, więc w drugą stronę O, tak, no to zgodnie z regułą prawej dłoni, wektor A kręcimy na wektor C, czyli kciuk wskazuje w dół. Czyli tu nam powstanie wtedy wektor normalny, czyli prostopadły do tej płaszczyzny. AB w iloczynie wektorowym z AC. Więc przyjmiemy ten wektor jako wektor normalnej płaszczyzny, więc będziemy mieli już trzy współczynniki. Liczymy. Czyli mamy tak: i, j, k. AB to było 1 minus 1, 2. a c natomiast 0, minus 1, 0. To jak pomnożymy, wyjdzie 0. To jak pomnożymy, wyjdzie minus 2. Zmieniamy znak, czyli 2. Teraz tu, jak to pomnożymy, wychodzi 0. Natomiast w drugą stronę, jak przemnożymy to z tym, wychodzi też 0. Teraz k. Jak przemnożymy to z tym, to będzie minus 1. A jak pomnożymy to z tym, będzie 0. Czyli mamy taki wektor. A zatem, jeżeli tą płaszczyznę nazwiemy pi, to nasza płaszczyzna pi będzie mieć wzór taki. Hmm, będzie mieć wzór taki 2x plus 0y, mogę nie pisać, odjąć y plus nieznany współczynnik d. Równa się 0. I tak jak sobie powiedzieliśmy, na razie wyznaczyliśmy płaszczyznę z dokładnością do równoległego przesunięcia. A my ją teraz ustalimy. Mógłbym więcej tych płaszczyzn malować. A my ją teraz ustalimy przez to. Że powiemy, że ona musi przejść przez jakiś z tych trzech punktów. Obojętnie który. No powiedzmy może C. Czyli wstawiamy do równania tej płaszczyzny punkt C. 1, 1, minus 1. 1, 1, minus 1. Punkt C. No to wstawiamy. Czyli mamy 2. Odjąć 1. Yy, przepraszam, zrobiłem błąd. Nie Y lecz z. Dobra, poprawiamy, czyli tak, 2 ym, i min dodać 1 plus d równa się y, 0. Y, Mateusz Pawlik, dobry wieczór, panie profesorze. <dobry>, dobry wieczór, witam, ale profesorem nie jestem. Mateusz, witam. Ym, dobrze, no i w ten oto sposób uzyskujemy wartość naszego współczynnika d, czyli to będzie minus... 3. I w ten oto sposób znaleźliśmy płaszczyznę. Moim zdaniem ten sposób jest najbardziej efektywny. Czyli mamy tak: 2x odjąć z odjąć 3 równa się 0. Sposób czwarty. Nawet znaczenie płaszczyzny przechodzącej przez 3 punkt. Także owszem, mamy taką procedurę, możemy to w ten sposób zrobić. To jest. Może lepsze jakbyśmy to komputerem robili, chociaż też bym się tutaj polemizował. Albo tym sposobem możemy robić, ale to raczej też takie do jakiegoś takiego mechanicznego, systematycznego przetwarzania szablonowego. Natomiast zdecydowanie chyba najlepiej jest to zrobić w ten oto sposób. Dobra. Mhm. Natomiast licząc układ równań, też możemy to zrobić, ale tu i tak by trzeba było żeby jeszcze ten układ rozwiązać. No jedną z wielu metod. Przy czym może o tak dodam, że jak rozwiązujemy układy równań w praktyce, to wiele osób użyłoby na przykład metody Kramera, czyli liczy odpowiednie wyznaczniki, potem je dzieli i wychodzą mu odpowiednie wyniki tych rozwiązań układu równań. Eee, tu przestrzegam, bo ta metoda nie jest najlepsza ze względów na to, jak robimy obliczenia na przykład na komputerze, który ma skończoną precyzję, to akurat metoda Kramera nie jest najlepsza, zwłaszcza jeżeli mamy te współczynniki takie no źle uwarunkowane numerycznie. Więc zdecydowanie lepsza byłaby metoda Gaussa, a jeszcze lepiej poprzez rozkład macierzy na jakiejś macierze LU i tym podobne rzeczy. Ale to może kiedy indziej sobie opowiemy. Dobra. Tak zawsze w garniturze w domu? Oczywiście. <grywa> Jak idę do piwnicy, to też w garniturze. <grywa> um... Widzę, że pani wywoźna przyniosła kolorową kredę. Otóż to, ale <grywa> już mi się zdarzyło kiedyś na jakimś filmie wypisać <grywa> elektroniczny długopis. Także jest to możliwe. Mhm, mm okej, okay. dobra, no więc co, eee, więc idziemy dalej i co ja tutaj właśnie dla Was mam przygotowane? Dobra, to teraz najpierw to, czy najpierw to? Może to. Mamy takie zadanie. Napisać Równanie płaszczyzny pi przechodzącej przez punkt P i prostopadłej do płaszczyzny pi1, pi2. No, i teraz punkt P ma współrzędne 2, minus 1 i 1. Płaszczyzna pi 1 to płaszczyzna o wzorze 3x plus 2y minus z plus 4 równa się 0. Płaszczyzna pi 2 natomiast to płaszczyzna o równaniu x plus y plus z minus 3 równa się 0. I mamy napisać równanie płaszczyzny pi. Takiej, która będzie prosto padła zarówno do płaszczyzny Pi1, która jest dana, i do płaszczyzny Pi2, która też jest dana. Ale jeszcze ta płaszczyzna ma być taka, że ma przechodzić przez zadany punkt P. Czyli gdybyśmy sobie to tak poglądowo zobrazowali, jak to wygląda, to sytuacja wygląda w ten sposób, że dana jest jedna płaszczyzna, jakaś tam Pi1, to jest płaszczyzna pi1. Dana jest jakaś inna płaszczyzna. Tak. No i może, żeby tak łatwiej to było zobrazować, wyobrazić sobie, to może zrobimy trochę inaczej. O, może tak. trochę tak brzydko, o, coś takiego. Tu mamy część wspólną tych dwóch płaszczyzn, to może o tak zróbmy, o, będzie, będzie bardziej takie wymowne. Czyli tak, tutaj mamy płaszczyznę Pi1, tu mamy płaszczyznę Pi2, one są pod jakimś tam dowolnym kątem względem siebie, i mamy znaleźć płaszczyznę, która będzie do nich prostopadła, ale jednocześnie taka, że przechodzi przez zadany punkt p. Jak mamy to zrobić? Otóż, jeżeli mamy płaszczyznę p1, to możemy już wyciągnąć z niej wektor normalny do tej płaszczyzny czyli 3, 2 minus 1. 3, 2, minus 1. Możemy także wyciągnąć wektor normalny z drugiej płaszczyzny, czyli to będzie 1, 1 i 1. 1, 1 i 1. A zatem sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy tą płaszczyznę p 1 to mamy dla niej, może to jakoś jakby to tak, o, tu może, to mamy dla niej wektor normalny n1, dla płaszczyzny Pi2 mamy jakiś inny wektor normalny. Te wektory mogą być N1 i N2 pod dowolnym kątem, ale zauważmy jedną rzecz, że jeżeli płaszczyzna Pi1 jest pod kątem jakimś tam alfa do płaszczyzny Pi2, no to również te wektory normalne także będą pod takim kątem do siebie. Też alfa. Natomiast w momencie, kiedy wykonamy iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów, obojętnie czy n1 z n2, czy n2 z n1, to w efekcie powstanie nam wektor prostopadły. No taki lub też taki. I ten wektor prostopadły będzie przecież wektorem normalnym tej szukanej płaszczyzny. Więc będziemy mieli już trzy współczynniki tej szukanej płaszczyzny, i tylko nie będziemy znali współczynnika d. A współczynnik, gdy znajdziemy, z tego, że czyli tu byłby, jeżeli to jest taki wektor, to musielibyśmy n1 mnożyć wektorowo na n2, żeby kciuk wskazał właśnie ten kierunek. Czyli n1 wektorowo z n2 to byłby taki wektor. I ten wektor byłby wektorem normalnym tej płaszczyzny, której szukamy. No i to tak zróbmy. A potem ją ustalimy, bo będziemy ją mieli z dokładnością do równoległego przesunięcia, bo nie znamy jeszcze współczynnika D. Ale ten współczynnik D zostanie ustalony z tego, że ta nasza płaszczyzna konkretnie przechodzi przez punkt P. No to robimy. Czyli N1 wektorowo z N2. I j n1, 3, 2, minus 1, N2, 1, 1, 1. Liczymy. To z tym daje nam 2. To z tym i tym daje nam minus 1, ale tu jest przeciwnym znakiem, więc jest plus 1. Druga współrzędna, Przyjód. to z tym i z tym minus 1. Drugą stronę to z tym daje nam 3, ale na minusie. I teraz to z tym i z tym daje nam 3. No i w drugą stronę będzie minus 2. Czyli powstaje wektor, ma współrzędne 3 minus 4 i 1. I ten wektor jest wektorem normalnym tej szukanej płaszczyzny, więc nasza płaszczyzna już wiemy, że ma wzór 3x odjąć 4y dodać z. No i plus nieznany współczynnik d. No i to jest równe 0. No i teraz ustalimy tą płaszczyznę, wyznaczymy to d. Z tego, że ona przechodzi przez punkt P, który ma współrzędne 2, minus 1 i 1, więc wstawiamy 6 minus 1 razy minus 4 to nam daje 4, no i 1 plus D równa się 0, czyli tu nam wychodzi 11, przenosimy na drugą stronę, więc D wychodzi minus 11, i w ten oto sposób znaleźliśmy szukaną płaszczyznę, dodać Z minus 11 równa się 0. Która się nazywała Pi. I mamy koniec tego zadania. Koniec tego zadania. Dobrze. To teraz może takie. Mamy coś takiego. Znajdź równanie. Równanie płaszczyzny. Przechodzącej przez punkty A i B oraz równoległej równoległej do wektora do wektora U. No i teraz tak, punkt A ma współrzędne 2 minus 1, 3. Punkt B ma współrzędne 3 1 2. No i wektor u ma współrzędne -1 1 4. Jak my możemy to tutaj zrobić? Jak my to możemy tutaj zrobić? Czyli tak, równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkty A i B oraz równoległej do wektora u. No, zobrazujmy sobie poglądowo jak to wygląda. Czyli mamy jakieś dwa punkty, punkt A i punkt B. Te punkty no, będą leżeć na tej płaszczyźnie, której szukamy. Narysujmy ją może jakoś. O, może tak, tak, i mamy gdzieś wektor może O. Jakiś wektor, wektor u w przestrzeni. I mamy znaleźć taką właśnie płaszczyznę, która przechodzi przez te zadane dwa punkty, ale w taki sposób, aby była równoległa do zadanego wektora v. No zobaczmy, gdybyśmy przez te dwa punkty poprowadzili prostą, no to tą płaszczyznę moglibyśmy obracać wokół tej prostej. Czyli mamy swobodę wyboru. No i teraz z tej swobody wyboru musimy wybrać taką, aby była równoległa do zadanego wektora u. Jak to zrobić? No, możemy na przykład zrzutować ten wektor u tutaj na tą płaszczyznę. Zrzutować tutaj na tą płaszczyznę i co zrobić dalej? Hmm. Co zrobić dalej? No dalej. Wyznaczyć na przykład wektor ab. Wyznaczyć wektor ab. A następnie, skoro płaszczyzna ma być równoległa do wektora u, no to tutaj dokładnie też jest wektor u. Ma dokładnie te same współrzędne. No bo płaszczyzna jest równoległa do wektora u, a taki przecież szukamy. Skoro tak, no to możemy w takim wypadku wykonać iloczyn wektorowy wektora AB z wektorem U, które leżą, zauważmy, oba na tej samej płaszczyźnie, a nie są współliniowe te wektory, a przynajmniej za chwilę się okaże, czy nie są. No i w efekcie, w wektorowego tych dwóch wektorów, powstaje nam wektor prostopadły, który będzie wtedy wektorem normalnym tej płaszczyzny. Czyli, krótko mówiąc, wyznaczamy wektor AB, odejmując kolokwialnie mówiąc od punktu B punkt A, czyli 3 minus 2 to jest 1, 1 odjąć minus 1 to jest 2, 2 odjąć 3 to jest minus 1. I następnie wykonujemy iloczyn wektorowy wektora AB z wektorem U. Wektor AB ma spółrzędne. i 1, 2, minus 1. Wektor U natomiast ma minus 1, 1 i 4. No to mnożymy. To z tym 8. To z tym minus 1, ale zmieniamy, czyli będzie plus 1. Teraz przyjód. To z tym. No to jest 1. W drugą stronę. No to jest minus 4. Teraz to z tym to jest 1. I tu minus 2 zmieniamy, czyli plus 2. Wychodzi nam zatem 9 minus 3, 3. Ten wektor powstały jest wektorem, no gdybyśmy ten wektor U umieścili tutaj. O może tak. To w wyniku wektorowego, co mnożyliśmy ABS U. Jak AB pomnożymy z U, to będzie tu. Wektor normalny do tej płaszczyzny. AB, mnożymy, AB kręcimy na U, kciuk w dół. Tak. A, czyli w dół. No i w tym wypadku już znamy trzy współczynniki. Czy współczynniki tej płaszczyzny nazwaliśmy ją jakoś? Nie. To nazwijmy sobie ją płaszczyzna pi. Więc nasza płaszczyzna pi to jest 9x odjąć 3Y plus 3Z plus d równa się 0. A teraz my to d ustalimy z tego, że ona przechodzi przez punkt A. Bo do tej pory my tą płaszczyznę wyznaczyliśmy, to znaczy wektor normalny wyznaczyliśmy z wektora AB i z wektora U. Zauważmy, że wektor U może być gdziekolwiek, wektor AB też. <noise> wektor AB też może być gdziekolwiek. E, więc w wyniku tego iloczonu wektorowego, no, nie mamy ustalonego, gdzie ta płaszczyzna dokładnie jest. Ale teraz ją ustalimy z tego, że przechodzi konkretnie na przykład przez punkt A. Czyli wstawimy punkt A. Czyli 9 razy 2 to mamy 18. Minus 3 razy minus 1 to jest 3. No i 3 razy 3 to jest 9 plus D równa się 0. Więc nasze D to jest y, 12, 30, minus 30. A zatem równanie płaszczyzny Pi jest następujące. 9x odjąć 3y, dodać 3z, minus 30. Tak by to tutaj y, wyglądało. No dobra. Nic nie piszecie. Ok, no dobrze. No, mamy kolejne bardzo proste zadanie. To znaczy, napisz równanie płaszczyzny przechodzącej przez zadany punkt P, którego współrzędne to jest minus 2, 7 i 3. I, i równoległej do płaszczyzny pi 1, której wzór to jest x odjąć 4y plus 5z odjąć 1 równa się 0 i równoległej do płaszczyzny pi 1. I jak my to możemy zrobić? No, zobaczmy, że sprawa jest w zasadzie bardzo prosta, ponieważ jeżeli mamy płaszczyznę pi 1, o, na przykład taką, płaszczyzna pi 1, to ona ma jakoś wektor normalny. No to przecież ten wektor może być także wektorem normalnym jakiejś płaszczyzny, no która jest do niej równoległa. No tak wyszło akurat, o może tak. Która jest do niej równoległa. Znowu mi wyszło idealnie na linii. No miało być równolegle, ale... Więc ten wektor może być wektorem normalnym tej płaszczyzny. Dokładnie taki sam. A potem tylko powiemy, że przechodzi przez punkt P. No więc szukana płaszczyzna Pi ma wzór x odjąć 4y x odjąć 4y dodać 5z no i nieznane d. Ale to d zaraz się pozna, bo przechodzi ta płaszczyzna przez punkt P, czyli który wstawiamy. Zatem mamy minus 2 Odjąć 28, no i 3 razy 5, 15, plus D. Czyli D wychodzi, no, minus 30, 15, minus 15, na drugą stronę plus 15, na plus. Z płaszczyzna Pi ma wzór X, odjąć 4Y, dodać 5Z, plus 15. Dobra. Mm -hmm. No dobrze, to może teraz a propos prostej. A propos prostej. Co możemy powiedzieć a propos prostej? Jednym z najwygodniejszych postaci prostej jest tak zwana postać parametryczna, jeżeli chodzi o przestrzeń parametryczna. Postać parametryczna prostej jest taka. Powiedzmy, że mam prostą L. I ona jest dana poprzez trzy równania: x, y i z. I tutaj jak ona jest zdefiniowana? No, zdefiniowana jest w ten sposób, że jest podany jakiś punkt w przestrzeni i podany jest tak zwany wektor kierunkowy. No, nazwijmy go może V. No to zobaczmy, że jeżeli mamy zadany punkt i zadany wektor, no to to determinuje nam dokładnie, o jakiej prostej jest mowa. Więc jeżeli prosta jest obiektem jednowymiarowym, czyli możemy jednym parametrem opisać dowolny punkt na tej prostej, i w przypadku takim, no nazwijmy to może punkt P, który będzie mieć współrzędne jakieś x0, y0, z0. I jeżeli wartość tego parametru t będzie 0, to będziemy mówili o tym punkcie. Jeżeli wartość tego parametru będzie równa 1, to będziemy mówili o tym punkcie, na długość wektora v. Czyli tu by było dla t równego 1. Jeżeli te byłoby równe 2, no to wtedy mamy punkt tutaj na długość dwóch tych wektorów V. A jeżeli byłoby jakieś te pomiędzy, no to gdzieś pośrednio proporcjonalnie. Powiedzmy tutaj, tutaj, tutaj. A zatem widać, że w ten sposób możemy opisać każdy punkt na tej prostej. Również tu byłoby na przykład dla T równego minus 1, no to będzie w, przeciwnym, w przeciwną stronę, niż wektor V jest zwrócony, a o tej samej długości. No i dalej tak samo. I tu też proporcjonalnie. A zatem w ten, oto sposób możemy opisać prostą w przestrzeni. Więc współrzędna xowa punktu takiej prostej jest dana poprzez x0, czyli współrzędną xową punktu P, y0, czyli współrzędną ykową punktu P i z0, czyli współrzędną zową punktu P. No i potem plus tyle o ile się przesuwamy tym wektorem czyli przeskalowujemy współrzędną przeskalowujemy ten wektor V czyli współrzędną xową vx vy i vz i w ten oto sposób napisaliśmy ogólny w ogólnej postaci yy, równanie prostej w postaci parametrycznej trochę śmiesznie to zabrzmiało przykład no, mamy na przykład prostą taką. x równa się 3, dodać 1. Może, no dobra, niech będzie dodać 1t. y to będzie 2, odjąć na przykład 2t, a z to będzie, dajmy na to 5, minus na przykład plus 4t. To jest konkretna, prosta w przestrzeni. Opisana w sposób parametryczny. Oczywiście T należy do liczb rzeczywistych. W zależności od tego, jakie te wybierzesz w danej chwili, no to będziesz mieć inny punkt na tej konkretnej prostej. No dobrze. I co z tego? A no to z tego, że możemy teraz tą postać zamienić na jakąś inną. W jaki sposób? No, na przykład wyznaczając t z pierwszego równania. Gdybyśmy wyznaczyli t z pierwszego równania, no to t będzie równe czemu? x minus x0 podzielone następnie przez vx. Tu natomiast t byłoby równe y minus y0 na vy. Tu natomiast t byłoby równe z minus z0 przez vz. A zatem to jest ciągle to samo t. I to nas prowadzi do następnego równania. Czyli, że x odjąć x0 przez Vx jest tym samym, co y minus y0 przez Vy. To natomiast jest tym samym, co z minus z0 przez Vz. No i możemy lub nie dopisać, że to jest równe jakiemuś tam t. To, co chcę powiedzieć, to to, że uzyskaliśmy właśnie postać a postać jakżeż ona się nazywa Mam tu gdzieś na ściądze mm, 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 mm. Y, Kierunkowe Równanie kierunkowe prostej. Czyli mamy postać parametryczną, mamy postać tutaj kierunkową. Są też inne postaci. Zauważmy, że możemy prostą określić poprzez dwie płaszczyzny. Możemy prostą określić przez dwie płaszczyzny. Zobaczmy, że. Jeżeli mielibyśmy, dla przykładu, sytuację taką, o, taką, że prosta jest określona, Poprzez dwie płaszczyzny poprzez ich część wspólną. To jest jakaś tam prosta, możemy ją przedłużyć. Prosta L dla przykładu. Tu jest powiedzmy płaszczyzna pi. A tu jest płaszczyzna sigma. Płaszczyzna pi i płaszczyzna sigma. To możemy mieć taką prostą l, zdefiniowaną właśnie poprzez te dwie płaszczyzny. Podane są po prostu konkretnie wzory tych dwóch płaszczyzn. No dajmy na to, nie wiem, 2x plus y minus z plus 1, równa się 0. No i drugiej, x odjąć y, dodać 2z, Minus 1 równa się 0. No dobrze. No i pojawia się pytanie, czy jest jakiś sposób, aby z tej postaci, to się nazywa tak zwana postać krawędziowa, czy też z tej postaci krawędziowej uzyskać jedną z tych wcześniejszych postaci? Otóż, tak. Czy my tego już w sumie przy jakimś zadaniu przy okazji się nie pojawiło? No nie, jeszcze czegoś takiego nie było. A nie, w zasadzie tu była ta sytuacja, zobaczmy. Wystarczy po prostu zrobić iloczyn wektorowy dwóch wektorów normalnych tych danych płaszczyzn, i w efekcie tego powstanie nam wektor prostopadły do tych dwóch wektorów czyli właśnie wektor kierunkowy tej naszej prostej l. Mateusz Pawlik, coś dzisiaj ludzie zmęczeni. No, nie wiem, nie wiem. Może temat nie wszystkim podpasował. Także nie wiem, nie wiem. Może, może. A to dopiero środek tygodnia, więc no to źle wróży, jak już w środku tygodnia jesteśmy zmęczeni. I to pierwszego tygodnia w tym, w tym nowym roku. Dobra, więc co? Mamy wektor normalny płaszczyzny Pi np, mamy wektor normalny płaszczyzny, trochę brzydko namalowałem, może o tak, wektor normalny płaszczyzny pi, np, mamy wektor normalny płaszczyzny sigma, czyli n sigma, w momencie, w którym wykonamy iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów, Powstanie nam wektor prostopadły, czyli właśnie o taki. No, czy też w drugą stronę, to akurat jest mało istotne. Wektor V, który będzie wektorem kierunkowym tej naszej prostej. Krótko mówiąc, liczymy n sigma wektorowo z np. I to będzie równe wektorowi V. Hmm, może po prostu nie jeszcze trzymam. No już piąty dzień to chyba nie. Chyba jednak nie. A no tak, jutro tak jeszcze jutro to. no hmm. Dobra. N, pi, pi, N sigma. Aha, która poszczyzna jest, która? No powiedzmy, że ta jest pi, a ta jest sigma. To nie ma większego znaczenia. Czyli n sigma to będzie tak. Tu mamy i, j. Wektor normalny płaszczyzny sigma no to będzie 1 minus 1, 2. Wektor normalny płaszczyzny pi, to będzie 2, 1 oraz minus 1. Liczymy. Minus 1, minus 1 to jest 1. Odjąć 2. Przy j. 2 i 2 to 4. Po pomnożeniu w drugą stronę. Minus 1 zmieniamy znak, czyli plus 1. Trzecie k razy to, razy to, to jest k, yy, znaczy 1. No i odjąć to. Tu nam wychodzi minus 2, czyli będzie plus 2. Czyli wektor to jest minus 1, 5 i 3. Dobrze, mamy już wektor kierunkowy naszej prostej l. No i, żeby napisać równanie prostej l, potrzebujemy jeszcze jakiś punkt, który się znajduje na tej prostej l. I jak my ten punkt wyznaczymy? Otóż bardzo prosto. Skoro prosta l jest zbiorem takich punktów w przestrzeni, które leżą zarówno na jednej płaszczyźnie jak i na drugiej płaszczyźnie, to znaczy, że jest to zbiór takich punktów, które spełniają ten układ równań. A zatem oczywiście takich punktów jest nieskończenie wiele, jak tutaj zresztą widzimy. No bo to nie jest jeden punkt, tylko jest ich tutaj nieskończenie wiele. Cała ta prosta. Więc wystarczy sobie po prostu wybrać, przyjąć, że jedno z tych trzech Wielkości x, y, z jest jakaś. No powiedzmy, że na przykład x jest 1. Niech x równa się 1. Wówczas wówczas napiszemy nasz układ, czyli ma być 2 i y odjąć z. Plus 1 równa się 0. x, czyli 1, odjąć y, dodać 2z i odjąć 1. W tym momencie mamy równanie, układ równań z dwoma niewiadomymi. Układ równań liniowy, zresztą. Dlaczego liniowy? No bo każda z niewiadomych jest w pierwszej potędze. I nie ma też iloczynu tych różnych e, zmiennych. No to rozwiązujemy, jak my to możemy rozwiązać? No na przykład wyznaczyć sobie z drugiego równania. O, albo wręcz nawet dodać stronami. Zobaczmy, Y się wtedy zredukują. No to dodajmy stronami. Co wyjdzie? No wyjdzie nam tak 3. Tu nam wyjdzie Z. No i tyle. Równa się 0. Czyli wynika stąd. Że z jest równe minus 3. Mamy x, mamy z, możemy wyliczyć y, no na przykład z tego drugiego równania, tutaj y równa się 2z, po prostu 2z, bo jedynki się redukują, czyli y, no to minus 3 razy 2 to jest minus 6, a zatem nasz punkt p. Który jeden z wielu, który leży na prostej, no to jest 1, minus 6 i minus 3. No to w tym momencie, kiedy znamy wektor kierunkowy prostej, znamy punkt, przez który ta prosta przechodzi, możemy napisać równanie naszej prostej. Czyli nasza prosta L będzie mieć wzór następujący. Mianowicie x, y, z. No i x to będzie tak. Px, czyli 1 minus 6 minus 3 no i przeskalowany wektor v, czyli minus t, 5t, 3t. To na ten sposób znaleźliśmy. znaleźliśmy no przetłumaczyliśmy prostą, daną w sposób krawędziowy. Na prostą daną sposób parametryczny. Oczywiście możemy teraz przejść, jak gdybyśmy chcieli, na przykład do tej postaci kierunkowej prostej. Tak też można. Dobrze. E, może powiem jeszcze coś a propos postaci kierunkowej. Ponieważ postać kierunkowa to tak, jak mamy. A nie, to, to mi się pomyliło. Bo co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, yy, gdzieś tutaj na początku sobie o tym mówiliśmy. Już mówię, co mam na myśli. O tutaj, kiedy wyznaczaliśmy tą postać krawędziową, yy, przepraszam, odcinkową płaszczyzny, to nie zrobiłem analogii do dwuwymiaru. Bo zobaczmy, że jeżeli w dwuwymiarze mamy. Mamy jakąś prostą, na przykład 3x plus 2y plus 1 równa się 0, czyli równanie ogólne prostej, możemy też doprowadzić do tej postaci odcinkowej. Mianowicie, no cóż, 1 na drugą stronę i dzielimy przez minus 1 w tym akurat przypadku. Czyli mamy 3x dodać 2y równa się minus 1, dzielimy na minus 1, więc wychodzi nam tak, minus 3x. Odjąć 2y równa się 1, a następnie zapisujemy inaczej, to znaczy x przez minus 1 trzecia, dodać y przez minus 1 druga równa się 1. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że jeżeli narysujemy układ współrzędnych, i tu gdzieś leży ta nasza prosta, to my już wiemy, gdzie ona przecina osie. Z postaci odcinkowej to od razu widać. Bo to minus 1 trzecia oznacza, że przecina oś x na współrzędnej równej minus 1 trzecia. Innymi słowy, wiemy, że miejsce zerowe to jest minus 1 trzecia. No powiedzmy, że to jest tu. Ponadto wiemy, gdzie przecina oś y. Jest to minus 1, 2. No to powiedzmy, że to jest tu. A zatem nasza prosta wygląda mniej więcej w ten oto sposób. Zobaczmy i przekonajmy się. Gdybyśmy zamienili, tak jak w szkole, na postać kierunkową, no to mamy tak: 2y to się równa minus 3x odjąć 1. No jak podzielimy na 2, no to y równa się minus 3x odjąć 1, druga. Gdybyśmy policzyli, oczywiście minus 1 druga oznacza przecięcie z 8y, zobaczmy, że to się zgadza. I gdybyśmy wyliczyli miejsce zerowe, czyli podstawili za y 0, przenieśli na przykład to na drugą stronę, pomnożyli przez 2 i podzielili na 3, no to wychodzi nam minus 1 trzecia dokładnie to samo co i tutaj. Dokładnie to samo co i tutaj. Także jakie mamy równania prostej? Równania prostej. Sposoby zapisu prostej. No, możemy zapisać prostą w postaci kierunkowej. Czyli to, co mamy w szkole. Możemy zapisać przy pomocy w postaci ogólnej. Możemy zapisać w postaci, tu jak sobie pokazaliśmy, w postaci odcinkowej. Możemy zapisać prostą w postaci parametrycznej. Jak by wyglądała postać parametryczna prostej w, na płaszczyźnie? No, tak, że podajemy po prostu wzór na x od jakiegoś t i wzór na y od jakiegoś t. I tu musiało być coś jako liniowe. Czyli na przykład jakieś, no ja wiem, a1x, aha, x nie może być, a1t plus jakieś tam b1, i tutaj a2t plus jakieś tam b2. To byłaby też prosta. Przykład. No weźmy dla przykładu, że mamy x od t równa się, nie wiem, 2t plus 1, no a y od t niech się równa minus t plus 3. I to jest konkretna prosta na płaszczyźnie, tylko że opisana w sposób parametryczny. Jest po prostu oddzielny wzór na współrzędną x, jak się zmienia, i oddzielny wzór na współrzędną y, jak ona się tutaj a, zmienia. I jak to zamienić na, na przykład postać kierunkową? No możemy wyznaczyć dla przykładu t. T na lewo, y na prawo, czyli będziemy mieć, że to jest y plus 3, Możemy wyznaczyć na przykład te stąd, że to będzie x odjąć 1 na 2 i zrównać ze sobą. Czyli x odjąć 1 na 2 równa się y plus 3. Y plus 3. No i wtedy mm, na przykład trójkę na lewo i uzyskujemy postać kierunkową. Czyli byłoby to 1, druga x, a i minus 1 druga minus 3 to jest minus 3,5 i minus 3,5. Czyli ta prosta tutaj opisana w taki sposób parametryczny, to inaczej postać kierunkowa opisana w ten oto sposób. Jest prostszy sposób, jeżeli chcielibyśmy na przykład, nie wiem, jest program komputerowy i tam jest właśnie, żeby zadawać funkcję w postaci parametrycznej, no bo w ten sposób jest większa swoboda wpisywania tego, co chcemy to możemy to łatwo z kierunkową zamienić na parametryczną w taki oto sposób, że x od T to jest po prostu T, a Y od T no to by był ten wzór, tylko że zamiast x wstawiamy t, czyli byłoby 1 druga T minus 3,5. Także w ten sposób opisana prosta parametrycznie na płaszczyźnie, to to samo, co prosta opisana w ten oto sposób przy pomocy wzoru kierunkowego. A ten, zauważmy, że to było to samo co to. A zatem, jak widać, w postaci parametrycznej możemy w, na różne sposoby opisać dokładnie taką samą prostą. Jeszcze nie skończyliśmy. Dobrze, co ja tutaj jeszcze dla Was mam? No, bo teraz jest jeszcze cała masa różnych e, zależności. Dla przykładu, możemy na przykład wyznaczać odległość punktu od płaszczyzny. Dla porównania, mamy na przykład na płaszczyźnie wzór na odległość punktu od prostej. Czyli mamy jakiś punkt P i znajdujemy odległość od jakiejś tam prostej. W dany sposób ogólny. No wzór jest następujący. Jeżeli P ma, będzie mieć współrzędne x0, y0, a prosta będzie mieć wzór ax plus by plus c równa się 0, to wzór mówiący o odległości punktu P od tej prostej odległość rzecz jasna jest pod kątem prostym, no to będzie to iloraz, u góry wartość bezwzględna, z a razy x0 dodać b razy y0, dodać c razy z0, y, rozpędziłem się, dodać c, no i podzielić przez pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. No, szkolny, szkolny wzór. No i okazuje się, że jest odpowiednik tego wzoru w przestrzeni, to znaczy, że mamy jakąś tam zadaną płaszczyznę, o, na przykład taką, i chcemy policzyć odległość jakiegoś punktu dowolnego od tej płaszczyzny. O, mamy płaszczyznę pi, dajmy na przykład. I jej wzór ax plus by plus cz plus d. I chcemy policzyć odległość punktu p o współrzędnych x0, y0, z0. Odległość rzecz jasna pod kątem prostym. I to jest jakieś tam d. Jak to możemy policzyć? Otóż okazuje się, że wzór jest bardzo podobny. Będzie to wart, y, ułamek, i u góry by było a, x0, dodać b, y0, dodać c, z0 i dodać d. Podzielić przez pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat. A zatem, jak widać, jest bardzo podobny. No tutaj jest ab, a tu jest abc, no bo w przestrzeni. Tu było ax0, y 0 a tu jest ax0, by0, cz0, no bo w przestrzeni. No i c, a tu wtedy d. Także w ten oto sposób możemy na przykład obliczyć odległość jakiegośkolwiek punktu od mm, płaszczyzny. Od jakiejś płaszczyzny. No dobra. To może jakieś zadanko z płaszczyzną i prostą, wymyślę na poczekaniu. Mamy płaszczyznę pi o równaniu np. 3x plus 4y minus z plus np. 1 równa się 0. I chcemy znaleźć punkt wspólny tej płaszczyzny np. z prostą o równaniu x równa się nie wiem, 4, odjąć 2t. Y równa się 3, dodać t. No i z równa się 1 minus 2t. No, na przykład w ten sposób. Chcemy obliczyć punkt wspólny, czyli mamy jakąś płaszczyznę, mamy jakąś prostą. Chcemy policzyć, w jakim punkcie w jakim punkcie ta prosta przebija tą płaszczyznę. Co robimy? No, podstawiamy naszą prostą do płaszczyzny. x to jest 4 minus 2t, czyli będziemy mieć tak, 3, 4 odjąć 2t, dodać 4, 3 dodać t, no i odjąć... tak, i odjąć 1, odjąć 2t, no, i dodać 1 równa się 0. Wymnażamy 12 odjąć 6t plus 12 plus 4t odjąć 1 plus 2t plus 1 równa się 0. Zobaczmy, powstało nam równanie z jedną niewiadomą, więc tylko wystarczy rozwiązać. A zatem zobaczmy. O, te się zredukuje. Zobaczmy, minus 6t, 4t, 2t to jest 0. 12 i 12 to jest 24. Jedynki się zredukują także. Czyli wyszło nam, że 24 równa się 0. Sprzeczność. Co to znaczy? To znaczy, że ta płaszczyzna jest równoległa do tej prostej, czyli że punktów wspólnych nie będzie. No to ciekawe, to faktycznie tutaj farta miałem, że tak utrafiłem, a przecież ja to na poczekaniu wymyśliłem te liczby, że tak utrafiłem, że faktycznie ta prosta będzie równoległa do tej płaszczyzny. No dobra, no to może sobie troszeczkę zmieńmy. Może drugim razem już nie utrafię tak, żeby była równoległa. Na przykład x równe w 3, dodjąć 2t, y równe 3, Albo 1 dodać t. No a z będzie równe 1 minus na przykład 3t. I może tym razem już tak nie będzie. W tym wypadku wyglądałoby to tak. 3 razy 3 to jest 9, odjąć 6t, dodać 4, dodać 4t, odjąć 1, dodać 3t. No podstawiamy za x, y i z do tego równania płaszczyzny. No i do tego plus 1 równa się 0. Co tym razem? No tym razem już się nie wyzeruje. Mamy 4t, 3t to jest 7t i minus 6t, czyli razem t. No zostawmy to podkreślone. Cóż dalej? 9 i 1 to 10. Aha, tutaj jedynki się redukują. 9 i 4 to jest 13. To to 13 damy na drugą stronę, czyli jest minus 13. A zatem znaleźliśmy takie wartość parametru t, na prostej, w dany sposób parametryczny, że adekwatny punkt na tej prostej dla tego t równego minus 13 to jest właśnie ten punkt tutaj, w którym ta prosta przebija tą płaszczyznę. A zatem możemy teraz już wyznaczyć współrzędne tego punktu, bo wystarczy to t minus 13 podstawić do wzoru tej naszej prostej. Czyli to oznacza, to determinuje, to implikuje, to pociąga za sobą, jakkolwiek byśmy tego nie ujęli. x równa się 3 odjąć minus 2 razy minus 13, to jest plus 26, czyli to będzie 29. y natomiast, no to jest 1 odjąć 13, czyli minus 12. A z natomiast, no to by było 1 odjąć minus 3 razy minus 13, czyli plus 39, 40. Czyli współrzędne punktu, w którym ta prosta przebija płaszczyznę, są następujące: 29 minus 12 i 40. No dobra, to co? Mamy tutaj 2,5 godzinki. Oczywiście, temat nie jest wyczerpany. Tutaj naprawdę można bardzo wiele powiedzieć. Można powiedzieć też i o prostych skośnych. Kiedy dwie proste są równoległe, kiedy są prostopadłe. No, prostopadłe są wtedy, kiedy odpowiednio, no może do, zróbmy jeszcze to. Czyli tak, mamy jedną prostą, nazwijmy ją L, mamy jakąś drugą prostą K. One się mogą przecinać, ale nie muszą. Jakkolwiek, no są tutaj jakieś dwie proste. W przestrzeni to jest namalowane. No, i równanie tej prostej L w przestrzeni, no to trzeba by tak napisać parametrycznie. Znaczy nie trzeba, no ale tak chyba najwygodniej. No to jest jakiś punkt x0, y0, z0. Może napiszę x1. x1, y1, z1. No plus ten wektor odpowiedni, no to będzie może Vx v, y, oczywiście poprzemnożone przez parametr c i te należy do liczb rzeczywistych, a równanie drugiej prostej k, no to byłoby x, y, z, jakieś x2, y2, z2, plus, no może wxt, wyt i wzt. Powiedzmy, że tu mamy ten punkt o współrzędnych właśnie x 2 Y2, Z2. Powiedzmy, że na przykład tu mamy punkt na prostej L o współrzędnych właśnie x1, y1, Z1. Powiedzmy, że to ten wektor V, on jest od prostej L. Że ten wektor V jest na przykład tak. Może być w drugą stronę obojętnie. No, ale jakoś muszę wybrać podczas rysowania. To jest wektor V. No, i ta prosta k na przykład ma wektor, powiedzmy taki. No i teraz mamy podane jakieś takie dwie proste. Oczywiście tutaj, aha, żeby nie było, że to jest ten sam parametr, to damy jakąś inną literkę, może s. Czyli s należy do liczb rzeczywistych. No i ktoś nam podał albo z czegoś wynika, z jakichś pomiarów, z jakiejś identyfikacji przeprowadzonej wcześniej. Konkretne wzory tych dwóch prostych, no i mamy powiedzieć, jak te proste się mają do siebie. Czy na przykład są równoległe, czy są prostopadłe, czy w jakiś inny sposób ułożone. No więc prosta l jest prostopadła do prostej k wtedy i tylko wtedy, no, kiedy wektor v jest prostopadły do wektora v. a to oznacza, to jest zaś równoznaczne z tym, że iloczyn skalarny, jak sobie już dzisiaj mówiliśmy, wektora v z wektorem w musi być równy 0. Czyli, no, idąc jeszcze dalej, to by było równoznaczne z tym, że vx, wx dodać vy, wy dodać vz, wz, jest równe 0. Natomiast prosta L byłaby równoległa do prostej K wtedy i tylko wtedy, kiedy no, wektor V byłby równoległy do wektora W, czyli V byłoby równoległe do wektora W. A to jest równoznaczne z tym, że na przykład długość iloczynu skalarnego V z w. Wektorowego, przepraszam, wektorowego jest równa 0. No a to wiemy dalej, co oznacza, no bo wystarczy sięgnąć do definicji iloczynu wektorowego. Ale jest cała masa innych przypadków. Może być na przykład tak, że te proste nie są ani prostopadłe, ani, ani równoległe. Mogą być tak, że te dwie proste leżą na jednej płaszczyźnie. Ale może być tak, że te dwie proste nie leżą na jednej płaszczyźnie. Jeżeli dwie proste nie leżą na tej samej płaszczyźnie, no to mówimy, że są skośne. Że są skośne. I wtedy możemy na przykład rozpatrywać, jaka jest odległość między tymi dwoma prostymi. Mamy jakieśkolwiek dwie proste w przestrzeni. Nie są do siebie równoległe, nie są prostopadłe, a ponadto nie leżą na jednej płaszczyźnie. Nie leżą na jednej płaszczyźnie. Czy tak może być? Może tak być. No bo zobaczmy, że trzy punkty determinują konkretną płaszczyznę. Ale biorąc po dwa punkty z każdej z tych prostych, no to to już powstaje nam tu jakiś czworokąt, to niekoniecznie musi być leżeć na jednej płaszczyźnie. Więc to jest właśnie to. Więc może tak być, że te proste są na przykład skośne. I jest wzór na wyliczenie odległości między tymi dwoma prostymi skośnymi. Jak to się wyznacza? Wyznacza się to budując równoległościan, w którym jedna z krawędzi jest zawarta w jednej prostej. Druga z krawędzi jest zawarta w drugiej prostej. Między nimi jest jakaś odległość, czyli jest to odległość między tymi dwoma Podstawami tego równoległościanu. I wybierając jakiś punkt na jednej prostej, zresztą już wybraliśmy go, a nie nazwaliśmy go. No to powiedzmy, że ten się nazywa, nie wiem, P, a ten się na przykład nazywa S. Czyli mamy punkt P i mamy punkt S. Wybieramy jakikolwiek punkt na jednej i na drugiej prostej. Tworzymy taki wektor. On zawsze powstanie, on zawsze, nie, on zawsze będzie niezerowy, jeżeli proste są skośne, czyli nie leżą na jednej płaszczyźnie. Tworzymy, bierzemy wektor normalny z jednej prostej, czyli tu powiedzmy, że jest to V. I bierzemy wektor kierunkowy z drugiej prostej, czyli to było tam W. Powiedzmy, że to jest to. i wtedy konstruujemy taki równoległościan. Kurczę, mi się to chyba tak nie uda łatwo narysować. Coś takiego. I analizując to, możemy zaraz wyznaczyć wzór na odległość między tą płaszczyzną a tą płaszczyzną, czyli de facto odległość między tymi dwoma mm, prostymi. Ale nie wiem, czy na poczekaniu jestem w stanie to e, zrobić. No, bo zrobilibyśmy zapewne iloczyn wektorowy wektora W i V, powstałby nam wektor, który byłby prostopadły zarówno do jednej, jak i do drugiej płaszczyzny, do tych podstaw tego równoległościanu. I wtedy, o ten wektor nam się rozchodzi. A no właśnie, i możemy z tego, i możemy z tego. No, bo zobaczmy, że ten wektor V, on jest także i tu. Więc mamy, zobaczmy trzy wektory wychodzące z jednego wierzchołka, a mamy wzór na objętość równoległościanu, już sobie mówiliśmy na początku, że jest to wartość bezwzględna z iloczynu mieszanego tych trzech wektorów, czyli V, W, i wektora PS na przykład. I jak policzymy wartość bezwzględną z iloczynu mieszanego tych trzech wektorów to nam da objętość, a z drugiej strony ta sama objętość to przecież jest iloczyn wektorowy V z W, tak, wartość bezwzględna, to znaczy nie wartość bezwzględna, wartość bezwzględna z liczb rzeczywistych, moduł z tego iloczynu wektorowego, tych dwóch wektorów, razy pewna wysokość H, która jest właśnie tą odległością, razy wysokość H. No, i w ten to sposób możemy przyrównując V do V, no a wyznaczyć H. H mianowicie to będzie iloczyn mieszany VWPS tych trzech wektorów. Moduł następnie z tego, to znaczy nie, w iloczynie mieszanym powstaje liczba, czyli wartość bezwzględna. Podzielić przez iloczyn wektorowy, a właściwie długość. Iloczynu tego, co powstanie z iloczynu wektorowego z V z W. No i w ten oto sposób moglibyśmy podać wzór na tą naszą odległość między dwoma prostymi skośnymi w ogólnym przypadku. Bo wystarczy teraz za to V i W podstawić to V i to W z tych danych, nam tutaj prostych oraz wystarczy wyznaczyć jakiś wektor z tych dwóch punktów. Obojętnie, czy to jest z punktu S do P, czy z P do S, nie ma większego znaczenia. I mając te trzy wektory, wyliczyć iloczyn mieszany, czyli jak już sobie mówiliśmy, no to jest wyznacznik, gdzie tu wpisujemy pierwszy wektor, drugi wektor, trzeci wektor. Wyliczamy ten wyznacznik, oczywiście później wartość bezwzględna z tego, no i podzielić przez Um, długość wektora powstałego z liczynu wektorowego V i W. No to tak może na zakończenie byłoby jeszcze to. Um, Bartek Bielek. Co dzisiaj taka mała aktywność? No właśnie nie wiem, nie wiem. Może temat nie wszystkim podpasował. Także nie wiem. Więc to by było tak. No i myślę, że sobie zakończymy. E, oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy. Tam ktoś miał jakieś pytanie, także jak, e, jak jeszcze jest, to możemy coś tam rozwiązać. Jeżeli dam radę, a jeżeli nie ma, no to będziemy kończyć. To będziemy kończyć. E, zawodnik grojący w osu pochodzący z. Uczę się do Olimpiady Matematycznej. No to fajnie, a jestem w ósmej klasie. No to tylko pogratulować. Natomiast no, to akurat, co dzisiaj poruszaliśmy, no, większość, tematy, większość tych tematów ze studiów, to one się tak nie do końca przydają na Olimpiadzie. Na Olimpiadzie należy się nauczyć takiej specyficznej, specyficznego typu zadań. Owszem, trochę trzeba sobie rozszerzyć. No ale też tam, jeżeli chodzi o Olimpiadę Matematyczną, nigdzie nie ma wyszczególnionych, jaki jest dokładny zakres materiału, jakie pojęcia obowiązują, a warto znać kilka dodatkowych twierdzeń, których normalnie w programie nie ma szkolnym. Także m.in. kongruencje, wiele twierdzeń z geometrii, także no... Praca pod olimp przygotowywanie pod Olimpiadę to bardzo takie indywidualne podejście wymaga i też nauczyciel musi być przygotowany, a ja się tak do końca nie czuję przygotowany do tych tematów. Dobra. Także kończymy. Do zobaczenia w takim razie w poniedziałek zrobimy maturę podstawową. O 20 we wtorek, też, a w środę pewnie znowu jakiś temat ze studiów. Wybierzemy sobie i rozwiążemy. A tymczasem to wszystko, dzięki za dzisiaj, i do zobaczenia przy następnej okazji. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.